Dzień dobry wszystkim Państwu. Nazywam się Maja Marklowska-Tomar i będę miała dzisiaj ogromną przyjemność poprowadzenia tejże debaty. Za chwileczkę tytułem wprowadzenia przekażę kilka zdań. Natomiast moje oczekiwanie jest takie, że oczywiście będę Państwu zadawała różne pytania, ale liczę na to, że będzie dyskusja i to ożywiona. Bo myślę, że znacie się Państwo, jesteście we własnym gronie i nie będziecie mieć jakichś oporów przed dyskutowaniem. Proszę Państwa, dzisiejsza debata poświęcona jest hematologii, ze szczególnym uwzględnieniem oczywiście hematoonkologii. Tytułem wstępu powiem tak. System opieki nad pacjentami z chorobami hematologicznymi jest, jak wiadomo, coraz bardziej obciążony, co wynika z trendów demograficznych oczywiście. Społeczeństwo nam się starzeje, to nie jest tylko trend polski, ale w ogóle ogólnoeuropejski i chyba ogólnoświatowy, jeśli się z tym zgodzicie. Skutkuje to oczywiście coraz większą liczbą pacjentów w podeszłym wieku, ale też mamy w tej chwili od wielu lat coraz lepsze terapie, coraz lepszą diagnostykę i w związku z tym u coraz większej liczby pacjentów choroby są po prostu rozpoznawane. Choroby krwi, choroby układu krwiotwórczego. Niestety wraz ze wzrostem i z tą tendencją, o której mówię, jej jakby nie dorównuje deinstytucjonalizacja części opieki. Znakomita większość procedur hematologicznych jest realizowana, jak wiadomo, w warunkach szpitalnych, co uniemożliwia przenoszenie świadczeń zdrowotnych niżej, po prostu, do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej chociażby. Poza tym w ostatnich latach rzeczywiście trzeba przyznać, że doszło do zwiększenia dostępności skutecznej farmakoterapii dla pacjentów z nowotworami krwi, ale też, jak wskazują eksperci, system refundacyjny troszkę się rozbiega z zaleceniami towarzystw naukowych, międzynarodowych towarzystw naukowych. O tym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. Chcielibyśmy porozmawiać również o postulatach chorych, którzy bardzo zwracają uwagę na to, że należy personalizować leczenie, indywidualizować je jakby od samego początku. Pozwolę sobie przedstawić wszystkich uczestników dzisiejszej debaty. Pan Mateusz Oczkowski, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia. Dzień dobry. Pan profesor Sebastian Giebel, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach. Dzień dobry. Profesor Krzysztof Janopoulos. Nie zmieniłam panu nazwiska, mam nadzieję. Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Dzień dobry. Pani Karolina Bukowska-Strakowa, wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Pan Tomasz Zieliński, wiceprezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie. Oj, długa ta nazwa, długa. Pani Katarzyna Lisowska, liderka Stowarzyszenia Hematoonkologiczni. Dzień dobry. Pani Anna Kupiecka, prezes zarządu Fundacji OnkoCafe Razem Lepiej. Dzień dobry. I pan Łukasz Rokicki, prezes zarządu Fundacji Carita. Jak widać, w naszym gronie są zarówno lekarze, klinicyści, przedstawiciele organizacji pacjenckich, jak i przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, z czego się bardzo cieszymy. Pozwolę sobie właśnie od pana dyrektora Mateusza Oczkowskiego zacząć tą dzisiejszą debatę. Tak nie to Panie dyrektorze, resort zdrowia wielokrotnie wskazywał hematoonkologię właśnie jako dziedzinę, w której zwiększenie dostępności do leków jest największe. I chciałam zapytać pana, dlaczego podjęliście państwo taką decyzję, że akurat ta dziedzina zasługuje na szczególną uwagę, jest priorytetem?
No, tak już zacząłem, że dosyć nietypowo, bo Ministerstwo Zdrowia zawsze się na końcu wypowiada, zbierając wszystkie uwagi i życzenia tak, od wszystkich uczestników na debatach, ale dobrze, trochę inaczej, lubię to. Jeśli chodzi właśnie o hematonkologię, proszę Państwa, to rzeczywiście jest to dziedzina, która w decyzjach refundacyjnych wyróżniła się tak na przestrzeni ostatnich lat. Od 2021 roku objęliśmy 60 nowych terapii, co nie było jakby priorytetem, tylko w pierwszej kolejności było to nadganianie tak braków, które zostały, że tak powiem, wytworzone w latach poprzednich, ponieważ w latach 2012-2016 takich odważnych decyzji refundacyjnych w zakresie hematoonkologii nie było. Wręcz nie było też terapii, prawda, bo głównie skupialiśmy się na leczeniu chemioterapii, na leczeniu objawowym, prawda, nie było zbyt wiele terapii celowanych i dopiero ten przełom nastąpił tak w ostatnim dziesięcioleciu i to wszystko widać. Generalnie system refundacyjny w Polsce oparty jest na systemie wnioskowym. My z jednej strony jako Ministerstwo Zdrowia tak możemy ustalać sobie priorytety, zachęcać podmioty odpowiedzialne do składania wniosków, ale bez woli tak firmy farmaceutycznej co do rozpoczęcia tak procesu refundacyjnego w danym kraju, no niestety tak nie można żadnej firmy do tego przymusić, tak? To firma, że tak powiem, ma swoje cele strategiczne, jeśli chodzi też o dostawy leków, prawda, do określonych punktów na świecie, więc to wszystko musi być przemyślane, tak? No nie można firmy przymusić, żeby na danych warunkach tak refundowała leki w danym kraju. I rzeczywiście Polska stała się takim miejscem, gdzie poprzez nasze decyzje refundacyjne w ciągu ostatnich lat to był taki efekt kuli śnieżnej. Tak? Z jednej strony my podejmowaliśmy te decyzje, no i firmy widziały, że rzeczywiście jest obszar do tego, aby składać nowe wnioski. Tak? Generalnie leki też trzeba wiedzieć, że są stosowane w różnych liniach. Jeśli nie mamy linii poprzednich, to bez sensu jest składać tak wnioski na linię, kiedy w ogóle pacjenci nie idą przyleczeni, bo oczywiście to są terapie bardzo drogie, wobec czego tak to jest inwestycja albo szpitala, albo samego pacjenta. Więc jak pojawiają się nowe linie, to wtedy tak uruchamia się to poprzez takie lawinowe składanie wniosków, że można tak stosować leki w dalszych, kolejnych liniach, no, nowe technologie. I rzeczywiście widać, że tak się złożyło, że hematonkologia jest dosyć specyficzną dziedziną, gdzie mamy bardzo wąskie, tak rozrobione populacje. To jest, myślę, że z korzyścią dla podmiotów odpowiedzialnych, bo lepiej i łatwiej uzyskać decyzję refundacyjną na małą populację celowaną, prawda, niż jakby mieli wnioskować tak o kilka tysięcy pacjentów za jednym zamachem. Takich populacji ja nie kojarzę we wskazaniach hematoonkologicznych, wobec czego myślę, że to jest jeden z elementów tego sukcesu, tak, który udało się osiągnąć dzięki właśnie porozumieniu tak, z podmiotami odpowiedzialnymi, z ekspertami, z pacjentami. My Państwa zawsze wysłuchujemy. Ukazuje się tak co rok albo co dwa lata taki, że tak powiem, lista top hemato, onko, tak, 10 najbardziej potrzebnych terapii, które są w Polsce. I rzeczywiście my myślę, że nie jesteśmy w stanie tak nadążyć za wszystkimi wytycznymi, tak, pojawiającymi się nowymi terapiami, które jest, dla których toczy się tak setki tysięcy nowych badań klinicznych. My musimy po prostu ukierunkować tak, w związku z naszym ograniczonym budżetem na takie terapie, które są najbardziej potrzebne. I wobec czego tak słuchujemy się w Państwa głos i myślę, że udaje nam się to zawsze robić. No, jedyną barierą, tak jak mówię, jest niezłożenie wniosku refundacyjnego i tutaj rzeczywiście tak w porozumieniu z konsultantem krajowym prosimy właśnie takie firmy tak, o składanie takich wniosków, no ale nie zawsze tak spotyka się to z jakimkolwiek odzewem. No i w tym momencie, proszę Państwa, spośród 30 terapii w onkologii, które prowadzimy, ogólnie prowadzimy 60 postępowań, jeśli chodzi o terapie innowacyjne, to 30 z nich dotyczy właśnie tych onkologicznych, a spośród nich można wyróżnić 15 tak, w zakresie hematonkologii. I to chyba będzie okres dla chłoniaków, bo 10 z nich dotyczy tylko tak samych chłoniaków. Te pozostałe 5 tak, to są poszczególne jakieś pozostałości w innych wskazaniach. I to będzie bardzo ciekawy okres, bo ponieważ mamy aż 4 postępowania w zakresie terapii CAR-T, mamy tam postępowanie w zakresie ostrej białaczki limfoplastycznej tak, dla pacjentów po 26 roku życia. Mamy chłoniaka grudkowego, mamy również chłoniaka DLBCL w poprzednich liniach inną terapią. Jak również, proszę Państwa, pierwszy raz prowadzimy postępowania dla terapii dla przeciwciał bispecyficznych. To są trzy przeciwciała, glofitamab, teclistamab i mosunetuzumab w różnych właśnie wskazaniach, jakie tu mamy.
I to będzie ciekawe, tak, bo to są pierwszego typu takie terapie, których w Polsce nie mamy, a na które zdecydowały się tak podmioty odpowiedzialne złożyć. No jak patrzymy na tą listę Top Hemato Onko 2024, to 5 z tych terapii tak mamy aktualnie w procesie, a na 5 pozostałych niestety do tej pory nie mamy wniosku. Jak również my zawsze tutaj na wielu debatach, jak i w rozmowach wskazujemy, że no chcielibyśmy, żeby ktoś złożył w końcu wniosek na terapię CAR-T w szpiczaku, no i do tej pory się to jeszcze nie pojawiło. No to troszkę ubiegł pan moje pytanie, bo właśnie chciałam zapytać o wasze plany w sprawie udostępniania nowych opcji terapeutycznych, ale zapytam tak, te plany mogą się ziścić w jakim przedziale czasowym? Czy jest pan w stanie nam to powiedzieć? Plany odnośnie tych 14 postępowań, no to w zakresie 4 to może obwieszczenie lipcowe, ale większość z nich to są bardzo świeże wnioski, tak? Ponad połową z nich zajmuje się Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji. Tak? To są wnioski, które bardzo w dużej ilości zostały złożone przed 1 listopada, tuż kilka dni przed 1 listopada, wobec czego mamy taki okres skumulowanej pracy i generalnie, jak tak patrzę po tych wnioskach refundacyjnych, kiedyś jak zaczynałem pracę, mieliśmy 250 postępowań dla terapii innowacyjnych, teraz mamy 60, po tym obwieszczeniu może zostać tylko 40. Tak naprawdę, no, czym my się będziemy zajmować, tak jak to na każde obwieszczenie po 20, po 20 i potem okaże się, że wyjdzie komunikat, prosimy składać wnioski, bo nie ma. Tak, natomiast my również działamy na innym polu, tak? Nie tylko, że tak powiem, wnioski złożone przez podmiot odpowiedzialny, to jest jedyna rzecz, którą się zajmujemy. My dokonujemy tak różnych działań w zakresie umocowań tak urzędu, czy to są nasze postępowania z urzędu. Zmieniamy kategorię dostępności, uruchamiamy artykuł 30a, czyli leki ugruntowanej skuteczności. Mamy nadzieję, że taka lista się ukaże w zakresie onkologii, hematoonkologii w pierwszym półroczu tego roku. Jak również tutaj planujemy na równi to zrobić z kardiologiem, tak? No bo to są jakby dwa obszary, które są w naszych priorytetach. Ale to są również tak postępowania off-label. Bardzo dużo wniosków w zakresie hematoonkologii tak prowadzimy w zakresie off-label i również takie postulaty otrzymaliśmy ostatnio od 3 konsultantów, tak, od profesora Styczyńskiego, pani profesora Kmarandy i profesora Krzakowskiego, wobec czego myślę, że na pewno pojawią się inne rzeczy tak niż są w standardowej procedurze refundacyjnej. Ale myślę, że takim najciekawszym punktem właśnie będą te leki ugruntowanej skuteczności, bo z jednej strony będzie to test dla firm farmaceutycznych, pokazujący, że z jednej strony tak my mówimy, dla których wniosków tak warto złożyć, znaczy dla których leków warto złożyć wnioski. Ale z drugiej strony zobaczymy, jakie jest zainteresowanie, tak? Jeśli zwalniamy firmę ze wszelkich opłat, tak, tych wygórowanych, z analiz KTA, z kosztów, tak, przejścia przez agencję, czyli to około 500 tysięcy złotych, czy wtedy zwykłe zapłacenie 3000 złotych, tak, będzie jedyną przeszkodą dla firmy, żeby udostępnić tę terapię, tak, szeroko dla pacjentów. Więc myślę, że to może być ciekawy taki test, że tak powiem, społeczny, jeśli chodzi tak o gotowość wszystkich stron tak do udostępnienia tych terapii, mimo tego, że od lat ich nie było. No i panie dyrektorze, teraz pan rozumie, dlaczego zaczęłam od pana. Zabrzmiało optymistycznie, od razu się miło zrobiło. Zobaczymy, co będzie w dyskusji, czy też będzie tak dokładnie miło. Panie profesorze, zwracam się do profesora Janopoulosa. Tak jak zaznaczyłam w słowie wstępnym, które troszkę było przegadane, z góry za to dziękuję. Obecnie rzeczywiście znakomita część świadczeń w dziedzinie hematologii, hematoonkologii również, jest realizowana w warunkach szpitalnych. Doświadczenia międzynarodowe wskazują na to, że wielu chorych mogłoby być leczonych w ambulatorium, co byłoby z korzyścią nie tylko dla pacjentów, ale też pewnie dla systemu, jeśli chodzi o koszty. Jaki zakres opieki pana zdaniem mógłby zostać przeniesiony poza oddziały szpitalne? No, na pytanie jaki, można odpowiedzieć znaczny, dlatego że rzeczywiście w ostatnich latach te rejestracje leków i refundacje, które się odbywały również w Polsce, dotyczą no, kilku grup leków, ale dwie wymienię, to o czym mówił pan dyrektor. Leki celowane, najczęściej leki doustne i immunoterapeutyki. Często to są leki podawane podskórne albo połączenie terapii podskórna, dwa doustne. Także jak już słyszycie państwo, to są wszystko leki, które nie wymagają hospitalizacji. Stąd też konsekwencją tych decyzji refundacyjnych
powinno być zwiększenie dostępności do terapii i pełne wykorzystanie również kadrowe, jakie możemy zaoferować, bo w Polsce mamy 50 oddziałów i klinik hematologii, które mają już w większości pełne kontraktowanie również programów lekowych. Natomiast jednostek, które są w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, jest prawie dwa razy więcej, powyżej 80. Tam też są specjaliści, tam też są osoby, no, które wiedzą, jak leczyć zgodnie ze standardami międzynarodowymi, natomiast muszą mieć narzędzia. I tutaj tak od razu ja wiem, jakie argumenty, kontrargumenty są często ze strony ministerstwa czy NFZ-u, że boicie się państwo, że to będzie rozdrobnienie. To nie jest tak. Ja wiem, że to przykład onkologii nie jest najlepszy. Tam jest rzeczywiście 1000 jednostek. To zupełnie jest inna miara. Natomiast zwiększenie tutaj z tych 50 do 80 kilku, nie wiemy też, czy wszyscy będą mogli zakontraktować. I to jest pierwsze wyzwanie na pytanie, co można zmienić. No, programy lekowe najczęściej jednak wymagają zabezpieczenia hospitalizacji. Także jednostki ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie mogą podchodzić w ogóle do konkursu, dlatego że nie mają możliwości hospitalizacji. I przesunięcie, myślę, że to profesor Giebel zaraz też mnie poprze w tym, przesunięcie jak największej liczby pacjentów do ambulatorium, to jest ogromna korzyść pod kątem wykorzystania łóżek szpitalnych, gdzie mamy kolejki w zasadzie we wszystkich oddziałach. Mamy, no już nie chciałbym skłamać liczbowo, ale to było powyżej 100% obłożenie łóżek. Także widać, że tych łóżek hematologicznych brakuje. Nie jest to optymalnym rozwiązaniem budowa kolejnych ośrodków hematologicznych. Oczywiście jakby takie były, bardzo byśmy się ucieszyli. Natomiast zwiększenie możliwości hospitalizacji poprzez przesunięcie pacjentów. I dlaczego o tym mówię? Mój przyjaciel, który jest dyrektorem chyba jednej z największych klinik hematologii i onkologii, bo w niemieckim systemie to jest wspólna jednostka, w Charité, on mówi, że pacjentów chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową, on w ogóle nie widuje u siebie w klinice, dlatego że się zmieniło podejście. Tak naprawdę tam nie ma leków, które wymagają hospitalizacji. Hospitalizacje mogą wymagać powikłania, hospitalizacji mogą wymagać za późne rozpoznania, bo rzeczywiście jeśli rozpoznajemy w trybie ratunkowym, i tu mamy piękne dowody, nawet nie z naszego systemu, no, który wymaga pewnego usprawnienia, ale z systemu brytyjskiego. Badanie w szpiczaku plazmocytowym przeprowadzone pokazało nam, że jeśli rozpoznanie jest stawiane w trybie rutynowym, czyli przychodzi pacjent na wizyty, konsekwentnie najpierw robiony jest panel białkowy, wychodzi białko monoklonalne, być może jakaś niedokrwistość, niewydolność nerek, jest robiona biopsja szpiku i tu wielkie podziękowania dla ministerstwa, że możemy rozliczać biopsję szpiku w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. To jest naprawdę, wydaje się taka prosta rzecz, że ta biopsja, no, która w znieczuleniu miejscowym zajmuje 15 minut, nie wymaga hospitalizacji, ale szanowni państwo, to jest naprawdę duże osiągnięcie. Cieszymy się nawet z tych małych rzeczy, tylko za chwilę dojdę, że co za tym powinno iść. Wracając do tego badania brytyjskiego. Jeśli rozpoznanie jest stawiane w trybie rutynowym, a nie ratunkowym, czyli pacjent przychodzi ze złamaniem patologicznym, z niewydolnością nerek wymagającą dializy, z niedokrwistością wymagającą transfuzji, przeżycie po roku jest prawie o 30% lepsze. To jest naprawdę szokujące dane. W trybie rutynowym 70% i powyżej ma przeżycie roczne, natomiast w trybie ratunkowym 50%. Czyli znowu te leki drogie, o których mówimy, żeby znaleźć taką korzyść, no tej różnicy w przeżyciu 20 parę procent, naprawdę bardzo ciężko to jest osiągnąć. Także wykorzystajmy system. Nie twierdzę, oczywiście to są pewne uproszczenia, które ja państwu mówię tak bardziej obrazowo, dlatego że mam świadomość, że nie wszyscy pacjenci będą rozpoznawani w trybie rutynowym. Nadal będzie znaczna część rozpoznawana w trybie ratunkowym, dlatego że objawy są nieswoiste, dlatego że być może, i to pewnie do pana prezesa Zielińskiego dojdziemy zaraz, jak wygląda współpraca między lekarzem medycyny rodzinnej a specjalistą hematologiem, jak skutecznie lekarz medycyny rodzinnej może do nas wysłać pacjenta, żeby on znowu nie trafił do kolejki, poczekał 9 miesięcy na rozpoznanie i mimo chęci systemowych na początku i tak stracimy wszystko gdzieś ze względu na naszą wydolność systemową. No i wracam jakby do meritum, czyli przesunięcie pacjentów z hospitalizacji do ambulatorium to jest ogromny zysk. Dodatkowo mniejsze ryzyko infekcji, dodatkowo
bliżej jest pacjent leczony swojego domu, bo znowu tych jednostek jest jednak więcej. Nie jest ich bardzo dużo, to nie jest rozdrobniona specjalizacja, ale zawsze będzie trochę bliżej. Tylko za tym muszą iść narzędzia. Pierwsze narzędzie to są programy lekowe. Dostępność w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej jest ograniczona. Druga rzecz to jest diagnostyka. I tu właśnie zacząłem mówić, że ten krok zrobiliśmy, czyli biopsja szpiku jest dostępna i z tego się cieszymy, tylko niech idą kolejne produkty rozliczeniowe. Rozliczanie genetyki, rozliczanie immunofenotypu. No tego nie możemy zrobić. Mamy produkty rozliczeniowe badań genetycznych na trzech poziomach, tak jak w onkologii, ale one są ściśle związane z hospitalizacją i co gorzej, z jednym rodzajem hospitalizacji, bo w przypadku rozliczania chemioterapią to nie jest produkt, który ulega sumowaniu, także my no, ku chwale ojczyzny dobrze diagnozujemy pacjentów, natomiast tych pieniędzy, które inwestujemy w diagnostykę, no, one nie są refundowane. I tutaj znowu przewaga hematologii pod kątem możliwości nowoczesnej diagnostyki nad onkologią też jest oczywista, dlatego że większość naszych chorych, o których mówię, ma nieprawidłowości albo we krwi, albo w szpiku. Także to nie wymaga zaawansowanych procedur jakichś chirurgicznych. Ten materiał jest po prostu dostępny przy zwykłym pobraniu krwi, także no i wystarczyłoby tylko dalej przesunąć to immunofenotyp, no cały czas sprawa nierozwiązana, onkologia i hematologia dziecięca ma procedurę rozliczania immunofenotypu, no my nie mamy, także to jest problem, co prawda tam jest... Ale też tylko w szpitalu. Tak, ale tam jest specyfika taka, że no, jest 20 razy mniej pacjentów ze względu na tą demografię, o której pani redaktor powiedziała. Tam liczba pacjentów nie będzie specjalnie przybywała, a my jednak będziemy mieli coraz więcej pacjentów i będziemy mieli również dlatego, o czym profesor Jędrzejczak wielokrotnie wspominał, że hematologia jako pierwsza padła ofiarą swojego sukcesu. Przykład pacjentów szpiczakowych jeszcze kilka lat temu. Mediana przeżycia 3 lata, teraz mediana przeżycia powyżej 10 lat. Ci pacjenci kumulują się i się z tego oczywiście cieszymy, tylko za tym muszą nadążać rozwiązania systemowe, żebyśmy mogli tych pacjentów nowocześnie leczyć. Także konkludując, da się nowoczesną diagnostykę, nowoczesne leczenie przesunąć z hospitalizacji do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, tylko potrzebne są odpowiednie produkty rozliczeniowe. Panie profesorze, został pan wywołany do tablicy. Da się? Warto? To nie ulega wątpliwości. Liczba łóżek jest ograniczona i nie jesteśmy w stanie zaopatrzyć naszych chorych w warunkach hospitalizacji, wszystkich, których byśmy chcieli, a z drugiej strony w wielu przypadkach nie ma tu żadnego uzasadnienia. I to, o czym mówił pan profesor, że mamy w tej chwili współczesne terapie, w tym terapie celowane doustne, podskórne, mogą być z powodzeniem prowadzone w trybie ambulatoryjnym, podobnie jak diagnostyka tak naprawdę w znakomitej większości przypadków mogłaby być od początku do końca przeprowadzona ambulatoryjnie pod warunkiem, że mielibyśmy odpowiednie produkty rozliczeniowe. Natomiast to nie dotyczy wszystkich chorych. Mamy nowotwory o agresywnym przebiegu, które muszą być intensywnie leczone. Mamy procedury takie jak CAR T-cells czy transplantacje komórek krwiotwórczych, które bezwzględnych hospitalizacji wymagają. I to jest całkiem sporo odsetek chorych, nade wszystko te pobyty bywają bardzo długie i stąd ta infrastruktura łóżkowa musi być dla chorych hematologicznych zabezpieczona, przypuszczalnie w znacznie większym stopniu niż jest to w przypadku onkologii. Pani Kasiu, o diagnostyce już trochę było. Pan profesor wspomniał, drugi pan profesor również. To teraz panią zapytam. Wiadomo, że szczególne znaczenie w przypadku chorób hematologicznych ma diagnostyka taka na wczesnym etapie, żeby jak najwcześniej zacząć leczyć pacjentów. Jakie pani zdaniem zmiany organizacyjne powinny być wprowadzone, aby diagnoza była stawiana na jak najwcześniejszym etapie? Bardzo dziękuję za zaproszenie na to spotkanie dzisiaj. Faktycznie ta diagnoza w przypadku moich pacjentów, czyli to będzie nowotwory mieloproliferacyjne, PBL, trochę chłoniaków, w tej chwili pacjentów z chłoniakami do nas dołączyło, jest stawiana za późno. Dlatego, że jeżeli pacjent chodzi do lekarza rodzinnego i nie dostaje skierowania na morfologię,
bo chcę Państwu powiedzieć, że zrobiłam wśród organizacji pacjentów taki research wczoraj i dalej organizacje mówią, że zgłaszają się do nich pacjenci, gdzie nie dostaje pacjent w POZ-cie skierowania na tą morfologię. Nie wiem dlaczego, no teraz jest ta opieka koordynowana, więc może się coś tam zmieni. Więc ci pacjenci trafiają właśnie w tym późnym rozpoznaniu. Tak jak podaję od lat ci, co mnie znają, że mój mąż prawdopodobnie 5 lat był niezdiagnozowany, więc gdzieś tam cały czas był pomijany. Więc tak, zależy nam bardzo na tym, żeby była współpraca z POZ-ami, żeby w POZ-ach te choroby były może nierozpoznawane, bo jest to nierealne, ale chociaż jak te strzałki tam się gdzieś tam zmieniają, wymieniają, nie wiem, zamieniają, to żeby to był taki sygnał do tego, żeby właśnie skierować do hematologa. Ale nie skierować do hematologa, tak jak to się teraz dzieje, czyli tak, wszyscy rodzinni wystawiają kartę DILO, no i idź sobie, szukaj. Naszym marzeniem, i myślę, że hematologów też, jest przede wszystkim to, żeby gdzieś była jakaś platforma porozumienia między lekarzami rodzinnymi a hematologami, żeby było wiadomo, którego pacjenta, tak jak tu panowie powiedzieli, wrzucić szybko do tego systemu, bo inaczej on umrze, tak? Bo wiadomo, że chłoniaki te agresywne, no to nie mamy na co czekać. Także myślę, że też nie doceniamy tej roli diagnostów, czyli tych wszystkich badań laboratoryjnych, tych, gdzie jesteśmy u lekarza rodzinnego, bo my mówimy tutaj o pacjencie, który już dostanie się do systemu. Czyli on już ma badania wtedy zlecone, tak jak tu panowie powiedzieli, on wtedy się dostaje do szpitala, on wtedy wchodzi w inną opiekę. Tylko uciekają nam z systemu pacjenci, którzy nie dostaną się do tego lekarza. Już do specjalistycznej, że tak powiem, placówki. Także może jeszcze jakaś zmiana w komunikacji lekarz rodzinny, lekarz hematolog, pacjent. Może jeszcze, nie wiem, aplikacja, program, nie wiem, bo też się nad tym zastanawiam, jakie organizacje, jako organizacja pacjentów, że jeżeli lekarz wbija parametry danego pacjenta, bo wie, że coś jest źle, to nie wiem, jakaś sygnalizacja, co to może być, jak to może być, do kogo się zgłosić, bo niestety diagnostyka przy chorobach, choroby nowotworowe krwi są chorobami przewlekłymi. Czyli znowu ci pacjenci są leczeni latami. Lata, 2-3 lata temu było troszeczkę inaczej, postęp jest ogromny i my się z tym zgadzamy, bo w tej chwili choroba nowotworowa krwi nie jest wyrokiem, tak jak była 10 lat temu, gdzie mojej synowej tata zmarł na białaczkę, bo miał 3 miesiące. Tak? Dzisiaj nasi pacjenci żyją, chyba że trafią w późnym stadium rozpoznania nowotworu do placówki leczącej i tu mamy lukę. Czyli żeby ci pacjenci po prostu trafiali szybciej, ci, którzy potrzebują, a nie żebyśmy generowali kolejki z kartą DILO, bo też o tym hematolodzy mówią, że zupełnie jest to niepotrzebne. Czyli ja bym troszeczkę postawiła na tą diagnostykę pierwszą, czyli te laboratoria, tak, diagnostykę, a o tej, jak już później pacjent jest w systemie, no to wiadomo, że już tutaj jest zapewnione są te badania i wtedy dostaje pacjent terapię celowaną, ograniczoną w czasie, taką, którą lekarz zadecyduje, że jest najlepsza. Diagnostyka, diagnostyka, diagnostyka. Od dawna jako Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych Państwo zabiegacie o rozszerzenie kompetencji diagnostów laboratoryjnych. Biorąc pod uwagę hematologię i hematoonkologię, jakich potrzebujecie Państwo dodatkowych uprawnień? Czy są jakieś narzędzia, które by Wam mogły w tym pomóc? Szanowni Państwo, ja może zacznę od tego, ponieważ tutaj oczywiście ta diagnostyka laboratoryjna na początku z tych podstawowych badań jest oczywiście bardzo ważna, bo przy nawet czy ze wskazań, jak pacjent ma wykonywane pewne badania podstawowe, czy nawet kontrolne, no tutaj już diagnosta jak ogląda nawet właśnie podstawowe badania, jakim jest rozmaz krwi, już bardzo w stanie jest wiele wskazać, powiedzieć. Oczywiście tutaj przydałoby się też, jeśli myślimy o takich rutynowych badaniach, żeby jednak wzmocnić tą
z jednej strony może chęć tych diagnostów do opisywania pewnych rzeczy, które widzą, poprzez właśnie być może wzmocnienie wyceny tych badań, lepsze wzmocnienie kadr w pewne szkolenia, czy właśnie no, ta wycena na pewno odrębna i właściwe właśnie pokierowanie, co jest, co powinno być, jak powinno się skontaktować, czy diagnosta bezpośrednio z lekarzem, czy bezpośrednio z pacjentem, który jest poddany takiemu badaniu. No tutaj naprawdę bardzo wiele rzeczy w takim podstawowym badaniu jesteśmy w stanie wykazać. Jako pierwsi widzimy jakieś nieprawidłowości sugerujące, że w tym obrazie krwi jest coś nie tak. Natomiast tutaj też pamiętajmy, że to nie tylko podstawowe badania laboratoryjne, bo tak naprawdę mówimy później o wdrożeniu celowanej terapii. Było powiedziane o badaniach genetycznych czy badaniach immunofenotypowych. I tutaj już jeśli myślimy o celowaniu terapii konkretnie do konkretnej jednostki chorobowej, no to tutaj bez badań laboratoryjnych i bez diagnostów specjalistów też się przecież nie obejdziemy. To są kluczowe badania, na podstawie których z jednej strony właśnie ukierunkowujemy, jakie to spoty białaczki czy chłoniaka, a następnie na podstawie badań genetycznych punkty uchwytu, czy które na podstawie naszych badań oczywiście lekarz decyduje, jakiego typu leczenie będzie u takiego pacjenta zastosowane. Następnie to jest monitorowanie takiego pacjenta, chorobę resztkową, mierzalną chorobę resztkową, czy właśnie jeżeli myślimy o pacjentach, którzy na dzień dzisiejszy są długotrwale leczeni terapią celowaną biologiczną, oczywiście fantastycznie z jednej strony działającą, ale z drugiej strony wprowadzającą pacjenta jednak w pewne wtórne niedobory odporności. I tutaj też znowu wracamy z kolei do POZ-u i wychwytywaniu pewnych rzeczy, pewnych wyników badań też patologicznych na poziomie wywołaniu tego pacjenta w tego wtórnego niedoboru odporności, też monitorowania też pod tym kątem. I to wszystko, że tak powiem, ta diagnostyka laboratoryjna, w której części hematologii byśmy nie popatrzyli, gdzieś w tle każdego etapu jesteśmy jako diagności. No tu oczywiście na pewno ta porada diagnostyczna, o której Izba mówi w kontekście udzielana przez diagnostę laboratoryjnego czy diagnostę specjalistę, oczywiście mogą mieć wiele tutaj etapów, leveli, bo mogłoby być to bezpośrednio właśnie w momencie, kiedy na podstawie wyniku badania wskazanie. No myślę, że tutaj najbardziej taką oczywistą rzeczą w tym kontekście byłoby jednak do zlecania pewnych badań już przez diagnostę w momencie, kiedy widzi nawet właśnie w badaniach podstawowych widzi pewne zaburzenia, gdzie do zlecenia przez diagnostę z tej samej próbki krwi pewnych badań na pewno przyspieszyłoby tą ścieżkę diagnostyczną. A przypominam, że diagności to jest grupa zawodowa, która jest szkolona w naszym systemie ochrony zdrowia. Przygotowują do wykonywania zawodu, przygotowują 5-letnie studia medyczne na kierunku analityka medyczna, więc nie są to osoby, które są gdzieś przyuczone i że tak powiem, nie rozumieją działania systemu. Są to kadry wysoko wykształcone, gdzie właściwie na kierunku głównym zadaniem przygotowania takiego absolwenta jest właśnie proponowanie ścieżki diagnostycznej i pomoc lekarzowi w wyborze kolejnych badań. Więc tutaj z jednej strony nasza edukacja cała właściwie sprowadza się do proponowania pewnych algorytmów diagnostycznych, no a następnie no, trochę to gdzieś umyka, bo nie jest to zupełnie wykorzystane. Zwłaszcza mam wrażenie w POZ-cie, gdzie tych badań zazwyczaj się zleca bardzo dużo, tych diagnostów jest niewystarczająca liczba. Też nie jest to promiowane, że tak powiem, dodatkowo. No i co jest najważniejsze, jeśli chodzi tutaj o w ogóle badania laboratoryjne, to też się już parę razy przewinęło w różnych wypowiedziach, no te produkty nie mamy produktów rozliczeniowych, gdzie moglibyśmy te badania odrębnie kontraktować. Zazwyczaj są wrzucone w cenę całego świadczenia. Nie ma wymogów ani kadrowych i właściwie płatnik z jednej strony płaci za badania laboratoryjne, ale w większości nie wie, ile płaci i właściwie jakim nakładem pracy i jakimi kadrami są wykonywane, bo właściwie w rozporządzeniach koszykowych od POZ-u, AOS-u czy do hospitalizacji w większości badań mamy wpisane, że to jest laboratorium wpisane na listę KRDL. A kto robi, jakimi zasobami, no to tutaj, że tak powiem, to gdzieś umyka. Więc myślę, że z jednej strony na pewno lepsze
zobaczenie tego diagnosty i jego kwalifikacji w systemie właśnie poprzez wzmocnienie jego uprawnień w systemie, a z drugiej strony na pewno odrębna wycena badań, gdzie właśnie przestalibyśmy się zastanawiać, jak to zlecić, czy pacjenta może jednak położyć, bo będzie taniej, jak go położymy. I tutaj oczywiście, jeśli myślimy o wzmocnieniu tego opieki w AOS-ach pacjenta, no to tu rzeczywiście ta medycyna laboratoryjna musi podążać jednak za tym rozwojem nauki, czy podążać, czy wręcz czasem wyprzedzać rozwój nowych terapii. Jeżeli myślimy o tym, żeby pacjenta w tym AOS-ie przerzucić go tam, no to też musimy pamiętać, że to zaplecze laboratoryjne w postaci kadr, ale też oczywiście, bo to zawsze kadry, myślę, że zawsze są w systemie najważniejsze, żeby ktoś kompetentny tam był, a z drugiej strony, żeby jednak te badania właściwie wycenić. No, bez tego najlepsze kadry, no niestety systemu nam uciekną. Ja jeszcze dopytam z czystej ciekawości, bo mówi się generalnie o tym, że podstawą 70% mniej więcej rozpoznań jest diagnostyka laboratoryjna. A jak to jest w hematologii i hemato-onkologii? Więcej, mniej? No, trudno chyba sobie wyobrazić rozpoznanie hematologiczne bez potwierdzenia w badaniach laboratoryjnych, więc myślę, że tu zdecydowana większość rozpoznań to są jednak badania laboratoryjne, oczywiście od tych mniej zaawansowanych do tych najbardziej zaawansowanych. Natomiast myślę, że żaden hematolog nie wyobraża sobie swojej pracy bez, że powiem, backupów w postaci dobrego laboratorium i kadry w tych laboratoriach, które jednak wie, co robi. Potwierdzacie panowie klinicyści? Oczywiście. W hematologii jest pewna specyfika, dlatego że niektóre z tych badań mają charakter wybitnie specjalistyczny. Mam tu na myśli na przykład badania molekularne, ale może zwłaszcza nawet badanie klasyczne, cytogenetyczne, gdzie liczba specjalistów, którzy mają kompetencje, żeby takie badanie przeprowadzić w Polsce, jest bardzo ograniczona. Myślę, że takie laboratoria o kompetencjach w tym zakresie można by zliczyć na palcach dwóch rąk. To jest jeden aspekt, natomiast drugi, nie zapominajmy też jednak o tym, że pewna grupa rozpoznań u nas wymaga badania histopatologicznego. Mam tu na myśli chłoniaki, gdzie pobranie węzła w całości, poddanie go ocenie histopatologicznej jest podstawą rozpoznania, natomiast temu towarzyszą oczywiście inne badania diagnostyczne, które mogą określić stopień zaawansowania choroby, ale też czynniki prognostyczne, które pomagają nam przy doborze odpowiedniej terapii. Także rola diagnostów w naszych chorobach jest nieoceniona, bezdyskusyjna i ten aspekt musimy zawsze bardzo mocno podkreślać. Pan profesor coś doda? Zawsze mogę coś dodać. To znaczy tak, rzeczywiście profesor Giebel, to znaczna grupa chłoniaków to będzie z jednej strony badania histopatologiczne plus badania diagnostyczne w tym rozszerzonym panelu. W odniesieniu do białaczek, w przewlekłej limfocytowej w ogóle niepotrzebne jest badanie histopatologiczne, także tu w 100% opieramy się na wynikach badań diagnostycznych. W białaczkach w ostrych tak samo, limfoplastycznej czy w ostrych szpikowych. Też kluczowe jest badanie immunofenotypowe, które na początku powinno być zrobione, ale za tym musi iść szeroki panel genetyczny i tu podkreślamy tą zmianę tak naprawdę w myśleniu naszym, która ma odzwierciedlenie w klasyfikacji WHO. Ta klasyfikacja morfologiczna jest uzupełniająca, ona nie jest dominująca, czyli to, co nawet bardzo doświadczony diagnosta widzi pod mikroskopem bez wyników badań genetycznych, nic nie znaczy. Było szereg tego typu badań, że klasyfikacja już nawet nie cytogenetyczna, ale molekularna jest teraz dominująca. No i my musimy mieć dostępność i zgadzam się, że to muszą być badania wysokiej jakości. Pewnie jakbyśmy mieli za dużo czasu, to możemy dyskutować, gdzie te laboratoria powinny być, bo każdy ośrodek będzie miał ambicje, żeby budować, rozbudowywać tego typu diagnostykę, ale moim zdaniem to nie jest potrzebne. Mamy wynik, jak w Niemczech to wygląda, jest Munich Leukemia Labor, które robi dla 90% populacji niemieckiej świetne badania i nawet na parę lat temu na konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Hematologów był przykład, jak dobra diagnostyka może być centralizowana. Wysłano bibułkę do pobrania kropli krwi do Afryki, żeby z tej kropli krwi w Niemczech zrobić panel sekwencjonowania następnej generacji. Wyniki były
bardzo dobrej jakości, myślę, że przewyższające większość laboratoriów, do których my mamy dostęp. Także to jest jakby odrębny, duży element, który pewnie powinien być w gronie diagnostów przedyskutowany, czyli kwestia certyfikacji laboratoriów, ale też odpowiednich wycen i możliwości pracy na najwyższym poziomie, która jest dobrze finansowana. Tutaj też zastanawiam się, czy taka formuła, jak była w przypadku badań radiologicznych, czyli wyjście za OSU do procedur odrębnie finansowanych, nie byłaby dobrym rozwiązaniem, żeby kontraktować nie AOS, tylko kontraktować laboratorium, które ma certyfikaty te jakościowe. Wtedy szczególnie jak myślimy o tym, że część ambulatoryjnej opieki specjalistycznej to może nie aż w takim ogromnym stopniu jak lekarze rodzinni, to będą prywatne ośrodki, tym lepsze byłoby to, żeby nie obciążało finansowo, żeby lekarz nie stał przed wyborem, to badanie bym zlecił, ale ono jest drogie. Nie, zleca lekarz badanie, dlatego że ono jest potrzebne. Natomiast kwestie rozliczeniowe to już jest po stronie Ministerstwa NFZ-u. To ja teraz mam pytanie do pana doktora. Była mowa, między innymi pani Kasia o tym wspomniała, że być może koordynowana opieka w POZ-cie mogłaby jakoś zaradzić problemowi, z którym teraz się spotykamy. To znaczy, większość pacjentów z chorobami krwi i układu krwiotwórczego i tak najpierw zapuka do lekarza POZ-u. Jak wiadomo, do specjalisty hematologa są kolejki, niełatwo się do niego dostać. W jaki sposób ta opieka koordynowana być może mogłaby stanowić jakieś rozwiązanie tego problemu? Czy tak, najpierw chciałbym się odnieść do tego, co padło tutaj na temat lekarzy rodzinnych, bo uważam, że było to bardzo krzywdzące z informacją, że wszyscy rodzinni wystawiają kartę DILO i przestają się interesować pacjentem. Uważam, że tak nie jest. To po pierwsze. Po drugie to, że nie ma możliwości wykonywania morfologii w POZ-cie i lekarze nie wystawiają skierowań. Gdyby tak było, to byśmy mieli realizację programu profilaktyka 40+, na poziomie 100%, bo wszyscy pacjenci, którzy się odbijają od POZ-u teoretycznie, nie mogą dostać skierowania na badania, trafiliby do profilaktyki 40+, gdzie badania są od ręki dostępne bez żadnego skierowania, a jednak widzimy, że wykonanie tego programu jest bardzo mizerne, szczególnie tam, gdzie nie jest robione przez POZ. Tam, gdzie robi to POZ, wykonania są dużo lepsze. W mojej poradni mamy 80% pacjentów, którzy podlegają pod program zrealizowany co najmniej raz badanie, a z tego drugiego obrotu mamy już 1/3 zrobiony drugi raz, więc tam, gdzie robi to POZ, naprawdę my robimy te badania. I ten mit o tym, o jakiejś niedostępności badań w POZ-cie jest... Być może są pojedyncze przypadki, gdzie tak się dzieje. Ja nie chcę mówić, że w POZ-cie nigdzie nie ma jakiejś czarnej owcy, tak, która gdzieś tam coś złego robi, ale to nie jest tak, że w POZ-cie robimy coś złego, bo tak odebrałem ten głos. Natomiast wracając do głównej części pytania, co możemy zrobić? Znaczy, w samej opiece koordynowanej według modelu, który został zrobiony jako opieka koordynowana, to onkologia, hematologia nie wpisują się w ten model wprost, ponieważ wybrane zostały schorzenia, które są prowadzone przez lekarza rodzinnego. Lekarz rodzinny w cukrzycy, w nadciśnieniu, to jest główny lekarz prowadzący pacjenta i ma konsultanta tylko do prowadzenia pacjenta. Natomiast od jakiegoś czasu słowem opieka koordynowana chcemy powiedzieć o czymś nowocześniejszym, lepszym, lepiej zorganizowanym, tak? To w tym momencie ja się zgadzam, że opieka koordynowana, czyli ta nowa jakość, którą wprowadzamy, może być tutaj przydatna. W naszym przekonaniu przede wszystkim na etapie wczesnego tego pierwszego kontaktu takiego naszego z pacjentem z nieprawidłowym wynikiem, gdzie mamy wątpliwość, co mamy zrobić. I teraz gdybyśmy mieli dostęp do lekarza hematologa, który mógłby nam w miarę szybko skonsultować, nawet czasami bez pacjenta, bo czasami wynik mógłby być wystarczający, podpowiedzieć, co jeszcze dorobić z badań, i dopiero potem na przykład odesłać do hematologa, albo pomóc nam coś wykluczyć i dopiero skierować, żeby ta ścieżka pacjenta była prostsza, to uważam, że jak najbardziej, ponieważ my w POZ-cie zajmujemy się tak naprawdę wszystkimi chorobami, w związku z tym nie jesteśmy w stanie śledzić wszystkich najnowszych rzeczy, nie jesteśmy w stanie zawsze być w każdym zakresie na bieżąco i jeżeli choroby
w danych jednostkach chorobowych coś jest możliwego do zrobienia, nie zawsze o tym wiemy, a tutaj mielibyśmy lekarza konsultującego, który by nas wspierał. I z drugiej strony nie możemy też pójść ścieżką taką dotychczasowej opieki koordynowanej, ponieważ tam każdy POZ, który wchodzi w opiekę koordynowaną, musi mieć swojego lekarza konsultanta, z którym podpisze taką umowę, i wiemy, że kardiologów nie możemy znaleźć, bo jedynie my mówimy, że jest sukces opieki koordynowanej, bo aż 30-kilka% weszło w opiekę koordynowaną, no ale wciąż to jeszcze 60-parę% nie weszło w opiekę koordynowaną, czyli nadal pomimo 1,5 roku wdrażania jeszcze 2/3 są, nie są w opiece koordynowanej. I jednym z głównych blokerów jest to, że właśnie ciężko jest znaleźć specjalistów tych dziedzin wąskich, z którymi współpracujemy, którzy byliby chętni do współpracy z POZ-em, no ponieważ są i tak zapracowani, tak? I to jest dodatkowe ich zobowiązanie, gdzie muszą podpisać jakąś umowę. Więc wydaje mi się, że jakby w drugą stronę należałoby zrobić, czyli te ośrodki, jeśli dobrze zapamiętam, 80 ośrodków ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i hematologicznej, one jakby powinny wystawić dla nas dostępność jakąś, żebyśmy my mogli wykorzystać to i tam skierować. Oczywiście wiadomo, że będziemy kierować gdzieś w najbliższej okolicy, no bo to jest naturalna taka współpraca, ale żeby to nie było, że podstawowa opieka zdrowotna musi sobie takiego kogoś znaleźć, bo będą miejsca, my w Lublinie się dogadamy, tak, i sobie znajdziemy rozwiązanie, ale gdzieś będzie jakieś miejsce, gdzie się może nie udać, więc to bardziej systemowo powinno być, czyli nie przerzucenie na POZ szukania, tylko żeby właśnie, czy w ramach AOS-owej umowy był dopisek ten o takiej konsultacji krótkiej z POZ-em, żeby to nie było do omijania kolejek, tylko do szybkiego rozróżnienia ścieżki pacjenta. Ten może poczekać, ten nie może poczekać, a ten w ogóle nie powinien trafić, bo może niepotrzebnie lekarz w POZ-cie straszy pacjenta ciężką chorobą, bo jest coś nie tak, a wystarczy na przykład odczekać, powtórzyć badanie za jakiś czas i w ogóle nie trzeba będzie kierować. Tak? I więc w tym zakresie jakby tak wracając do odpowiedzi, w szeroko rozumianej koordynacji uważam, że tak, i to jest dobra droga do pójścia, natomiast w tej formule opieki koordynowanej, jaką mamy w tej chwili wprowadzoną, no to nie taka była intencja tej opieki koordynowanej. Pani Kasiu, bo pani mogę się zgłasza. Adwocę. Tak, więc tak, tu się z panem zgadzam. Proszę nie odbierać niczego osobiście. Ja po prostu tylko mówię, że pacjent w ogóle hematoonkologiczny, i tu może panowie i inne organizacje też się wypowiedzą, w ogóle w POZ-cie nie chce być leczony. Mój mąż od 10 lat nie był u lekarza pierwszego kontaktu, a jak próbuję go zapisać i lekarz słyszy, że jest leczony hematoonkologicznie, to od razu go odsyła do Instytutu Hematologii, gdzie jest leczony. To tak po pierwsze. Po drugie, faktycznie ci pacjenci 40+, gdyby się zgłaszali, tu ma pan rację, to by było, bo nie ma tej zgłaszalności. A ja też mówię, współpracując z innymi organizacjami, i nie wszędzie jest tak kolorowo, że wszędzie pacjenta kierują. Ja muszę panu powiedzieć, że ostatnio odzwoniłam do POZ-u, bo mój mąż po usunięciu zęba dostał krwotoku i potrzebowałam natychmiast morfologię. Nie było mowy o tym, żeby ją dostać, żeby się zapisać do lekarza pierwszego kontaktu i dostać, że tak powiem, na NFZ, gdzie też musiałam się zapisać na morfologię płatną, na konkretną godzinę. Więc to tak ad voce z mojego osobistego podwórka. Ponad 6 tysięcy POZ-ów jest w Polsce i jestem przekonany, że trzeba po prostu zmienić na taki, który będzie, nie będzie problemów, tak? Dobrze, tak. Zawsze mówię pacjentom, zmienię lekarza, jak ci nie pasuje. Dziękuję, ale i nie masz zaufania. 12 tysięcy, nawet 10 tysięcy. Ale naprawdę ja sam zmieniłem i szukałem dobrego miejsca i znalazłem. Ależ ja u mnie w wiosce pod Lublinem mam pacjentów z Warszawy, którzy znaleźli lekarza dobrego. Okay. Kryptoreklama. Nie musimy sobie radzić sami. Nie możemy się opierać na systemie. Nie, no właśnie odwrotnie. No właśnie odwrotnie, bo mówi pan, że to jednak ten pacjent nie się szuka w Lublinie, na tej mieszka w Warszawie, to w Warszawie nie ma. Czyli gdzieś jednak ta kontrola nad tym wszystkim.
kontrola powinna być. Przepraszam, że tak się tutaj odniosłam, ale jak widać, te reakcje natychmiastowe były dowodem na to, że tu zdecydowanie coś nie działa, bo po to jest lekarz, są ośrodki porozkładane regionalnie, po to, żebyśmy mogli mieć zaufanie do tego, że jeśli lekarz prowadzi praktykę, to jest to osoba kompetentna, do której mogę się zwrócić i taką rzecz jak morfologia, to no, umie wypisać to skierowanie i wie, kiedy ono jest potrzebne, a kiedy nie. Znaczy nie rozumiem sensu obrażania lekarzy rodzinnych, ale okej. Okay. No nie. No, jak ja lekarz... myślę, że to jest kwestia chyba własnych też doświadczeń. Jeżeli usłyszałem, że lekarz POZ nie umie wypisać skierowania na morfologię, no to jest obrażanie lekarzy. To... Nie, ja powiedziałam, że ja ufam, że umie, że jeśli jest w moim regionie, to ja z pełnym zaufaniem mogę iść do lekarza, który wybrałam, znaczy... i z Warszawy nie muszę jechać do Lublina po to, żeby... Do... A pan powiedział, że to można sobie znaleźć w Lublinie. Nie, to oczywiście był żart, ponieważ jestem z Lublina, natomiast mnie chodziło o to, że jeżeli ktoś ma faktycznie takiego złego, z którym nie można się porozumieć, no to trzeba poszukać takiego, do którego będziemy mieli zaufanie, bo jeżeli tutaj pani wspomniała, że mąż w ogóle nie chce chodzić do lekarza rodzinnego, a zwraca się tylko po to, żeby mu wypisać morfologię, to nie jest forma leczenia, tak? To nie jest forma leczenia, że ktoś dzwoni, proszę mi wypisać morfologię, tak? To nie tak powinno wyglądać i nie tak powinna wyglądać medycyna rodzinna. Jeżeli to jest wina tej placówki, że tak jest zorganizowana, to naprawdę polecam ją zmienić, tak? Bo nie tak powinno wyglądać leczenie. Panie profesorze, proszę przyjąć rolę rozjemcy. Znaczy tak, trzeba na pewno zauważyć, że ta medycyna rodzinna w ostatnich latach się naprawdę bardzo zmieniła. To już nie jest lekarz od wypisywania recept, przedłużania recept i kierowania do specjalisty. Naprawdę ta współpraca z lekarzami rodzinnymi być może na razie dotyczy to jednostek, bo trudno mi, nie wiem jak to wygląda ogólnie w Polsce, ale generalnie ona jest coraz lepsza i ona musi być lepsza. Musi być lepsza, bo jeśli no, przesuwamy leczenie do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, nie oszukujmy się, że ta ambulatoryjna opieka specjalistyczna już jest nasycona bardzo dobrze, żeby nie powiedzieć przepełniona, także musi być ten dobry ruch i sprawna komunikacja w obie strony. I tu z panem prezesem parę razy dyskutowaliśmy, że to troszeczkę o czym pani Katarzyna Lisowska mówiła, że pacjent jak już trafi do hematologa, to tam zostaje, ale tam też zostają prości pacjenci. Pacjenci z niedoborem żelaza, którzy nie wracają do POZ-u, tylko zostają u nas. No, a powinni wrócić do POZ. Oczywiście, że powinni, bo ten ruch powinien być w obie strony. Za chwilę dojdę, jak daleko on może być na przykładzie Wielkiej Brytanii, bo ostatnio dyskutowaliśmy tak systemowo, jak to może działać, ale na teraz... Opieka koordynowana, wiemy, że nie jest dopasowana do hematologii i onkologii, natomiast sama koncepcja jest bardzo dobra. Być może można to nazwać pojedynczą poradą, ale taką poradą wymuszającą od razu opinię lekarza specjalisty, bo to też lekarze rodzinni wielokrotnie nam zgłaszają, że chodzi i do lekarza rodzinnego, i do hematologa, no i musi sprawozdawać, a u hematologa to było to i to. Bez żadnej dokumentacji, to powinna być dokumentacja. Jednorazowa porada, dokumentacja, wraca do rodzinnego, rodzinny ma napisane, co zrobić i to nawet te karty, które funkcjonują teraz, tylko no niestety przez nas też nie są aż tak często wypełniane, dlatego że one zajmują dużo czasu. Ale tam są wskazówki dla lekarza pod kątem diagnostyki, leczenia i pod kątem opieki specjalistycznej i dalsze plany. To już jest, tylko trzeba to wykorzystać, ale żeby to wykorzystać, musi być ruch w obie strony, bo znowu jak my za chwilę byśmy otworzyli taką formułę pojedynczej porady hematologicznej, tak sobie to nazwałem roboczo, żeby nie nazywać tego koordynowaną, bo wiemy, że to nie jest do końca ten model, to musimy mieć możliwość, że właśnie takie sympatyczne młode panie, u których zawsze mamy sukces terapeutyczny z niedoborem żelaza, też takie mam, żeby one wróciły do pana prezesa, który doskonale wie, jak sobie poradzić z taką osobą, wie jak często, jakie badania zlecać i to też walczyliśmy razem z lekarzami rodzinnymi kwestie dostępności do ferrytyny, poziom kwasu foliowego, poziom B12 od półtora roku, tak, czy wcześniej? Prawie dwa lata, no już jest ta dostępność i to rzeczywiście jest spora część takich naszych porad hematologicznych, a tutaj ta
przysłowiowa neutropenia łagodna, która trafia do nas, to jest zarówno neutropenia przez 10 lat bezobjawowa, nie wymagająca większej diagnostyki, to może być neutropenia niedoborowa, gdzie pełne narzędzia już są w POZ-cie, ale to też może być ostra białaczka. Także to rzeczywiście ta dynamika musi być przez nas oceniona i my, mając tego typu pacjentów, pewnie będziemy bardziej dla Państwa pomocni, plus mając za chwilę dostępność do tych badań diagnostycznych. I na koniec ten obiecywany przykład brytyjski. Jak ta opieka może wyglądać? Rozmawialiśmy z hematologami z Wielkiej Brytanii i tam był przykład przewlekłej białaczki limfocytowej, która wiemy, że już może być w pełni ambulatoryjnie leczona i tu też jakby duże podziękowania dla Ministerstwa Zdrowia, bo zrefundowany od 1 kwietnia schemat ibrutyni plus wenetoklak jest w pełni doustnym schematem, ograniczonym w czasie, czyli to, co preferują pacjenci, naprawdę tu nie ma potrzeby hospitalizacji pacjenta, może być on w pełni stosowany ambulatoryjnie. Ale wróćmy do przykładu z Wielkiej Brytanii. Pacjent z przewlekłą białaczką limfocytową przychodzi na dwie porady, bo tam pojedynczo się tego nie dało zrobić. Pierwsza, oznaczenie fenotypu, druga, panel genetyczny. Na podstawie panelu genetycznego pacjent ma wykrytą chorobę bardzo niskiego ryzyka i tu znowu badania genetyczne w tym systemie nie były zrobione po to, żeby włączyć pacjenta do programu lekowego. One były zrobione dlatego, że informacja rokownicza należy się pacjentowi i należy się lekarzowi, bo pacjent też musi wiedzieć, jaką ma chorobę. Mimo że dramatyczna nazwa przewlekła białaczka limfocytowa, ale pacjent z delecją 13Q ze zmutowanym statusem genów IGHV najprawdopodobniej nigdy nie będzie wymagał leczenia. I ten pacjent w systemie brytyjskim z konsultacją wraca do lekarza rodzinnego, proponujemy kontrolę morfologii raz do roku i jeśli pojawiłyby się objawy lista, wtedy wraca do hematologa. Oni nie są u hematologu. Nie mówię, że to jest na teraz rozwiązanie, ale mówię, że jeśli tak koncepcyjnie patrzymy na system, to może być to udrożnienie, które teraz całkowicie już przesuwa, czyli mówimy hospitalizacja do AOS-u, a ja mówię, że są przypadki mimo rozpoznania hematologicznego z AOS-u do POZ-u. W jedną stronę, wtedy my mamy miejsce na to jednorazowe porady, żeby całość sprawnie działała. Oczywiście bardzo tak idealistycznie mówimy, ale koncepcję jakoś trzeba przedstawić. Płynnie trochę już zaczęliśmy przechodzić do leczenia. To ja mam pytanie do pani Ani. Pani Aniu, 1 kwietnia na liście leków refundowanych pojawiły się nowe terapie hemato-onkologiczne również. Jak na dzisiaj pani organizacja oceniacie dostępność leczenia? I czy dotychczasowe tempo wprowadzania nowych cząsteczek jest Państwa zdaniem wystarczające? No tutaj już w pierwszej wypowiedzi dyrektora Oczkowskiego widzieliśmy, że jest szczególna uwaga zwrócona na tą hematologię, że to są ostatnie lata, wypracowano mechanizmy, przepraszam, współpracy czy rozmów, negocjacji też z firmami, z ekspertami, z konsultantami, co poskutkowało właśnie tym, że wiele bardzo potrzebnych terapii już jest w rękach naszych lekarzy. Pamiętam nasze dyskusje, rozmowy, apele sprzed kilku nawet lat, jak wspólnie w tym samym środowisku również mówiliśmy, tego nie ma, no nie ma narzędzi, lekarz naprawdę nie ma czym pracować. No i tutaj duży ukłon do całego sztabu ludzi, którzy nad tym pracowali i rzeczywiście te terapie są i tego tempa nie możemy zatrzymać. Znaczy terapie co chwilę pojawiają się nowe, idziemy coraz dalej. Wcześniej nie mogliśmy leczyć pacjentów w czwartych, piątych, kolejnych liniach, bo nie byli przeleczeni terapiami, które musiały być zastosowane wcześniej. Teraz już wiemy, że są takie leki i są wnioski poskładane dla leków w kolejnych liniach, chłoniak z dużych komórek B, mamy chłoniaka grudkowego, mamy szpiczaka, te przeciwciała bispecyficzne. No cały czas jakby praca w toku i ja wierzę w to, że to tempo zostanie zachowane i że będzie można, że nasi lekarze będą mogli, bo najlepiej byłoby, gdyby oni mogli leczyć z wykorzystaniem swojej wiedzy na bazie oceny klinicznej, nie wiem, na bazie HPL-u, ale no tak się póki co jeszcze u nas nie stanie. W związku z tym musimy zachować
zatrzymywać to tempo i zabezpieczać te białe plamy, które jeszcze zostały. Wspomniana już tu lista top 10 wskazuje te kierunki, no ale też mamy listę TELI. Na ostatniej wiemy, że pojawiają się też terapie w hematologii. Także no, liczę na to, że ta wypowiedź z początku tej rozmowy pana dyrektora jest potwierdzeniem tylko tego, że nic innego nie będzie się działo, jak dalej będziemy nad tym pracować. I to jeśli chodzi o leki. No ale aby te leki były, mogły być wykorzystywane tak jak trzeba, na czas i w odpowiednim momencie, to wiele poruszonych tutaj tematów, czyli zabezpieczenie pacjentów na poziomie POZ-u, AOS-u, możliwość rozliczania badań genetycznych, molekularnych. Tu już nie brzmi to tak optymistycznie. My śledzimy motyw tego czwartego produktu do koszyka, czy też rozliczania w trybie ambulatoryjnym w onkologii, bo tutaj mamy mutacje BRCA1, BRCA2 i zdawałoby się, że rozwiązania, które mogły być szybko jednym rozporządzeniem wprowadzone, się nie dzieją. Czyli to tak naprawdę zaburza cały ten łańcuch reakcji, interakcji lekarzy, patomorfologa na to, jak można by było sprawnie u pacjenta wdrożyć nowoczesną terapię, bądź ją wykluczyć, bo często niepotrzebnie używamy, no bez tak naprawdę dobrej wiedzy, trochę na ślepo pacjent dostaje terapię. Ale też wiele terapii jest niewykorzystanych. Tutaj no, sprawdzaliśmy to w nowotworach piersi, że około 30% pacjentów, nie wiem jak jest w hematologii, może będzie takie odniesienie, z powodu braku możliwości wykonania odpowiednich badań lub niewykonania ich w odpowiednim czasie, ze względu chociażby na to, że trzeba było pacjenta hospitalizować, a nie było miejsca, nie zrobione mu zostały badania, a mogły być zrobione w AOS-ie, ci pacjenci po prostu nie dostają na czas odpowiedniej terapii, która jest refundowana i tak naprawdę no te środki finansowe nie są wykorzystywane tak, jak mogłyby być. To teraz pytanie do pana Łukasza na temat, który myślę, że jest bliski pana fundacji, pana również. Tak. Szpiczak plazmocytowy. Tak, tak, to tak, wciąż tak. Przecież choroba nieuleczalna. Ale wielu pacjentów z tą chorobą może żyć przez wiele lat, może się spełniać w różnych rolach. Młodzi ludzie mogą nadal pracować. Chciałam pana zapytać, czy w ostatnich latach, może inaczej, w ostatnich latach doszło do wielu ważnych zmian w kwestii leczenia szpiczaka plazmocytowego, ale czy pana zdaniem i podopiecznych pana organizacji wszystkie ich potrzeby zostały już zaspokojone? Witam państwa, dziękuję za to pytanie. Powiem tak, no, szpiczak plazmocytowy jest taką chorobą, że cały czas terapię musimy leczyć pacjenta różnymi terapiami. Do momentu, kiedy nie zakończymy finalnej wojny i powiemy, że możemy pokonać przeciwnika, jakim jest szpiczak plazmocytowy, a nowe terapie są, to te potrzeby w dalszym ciągu będą. To, co pani powiedziała, w ostatnich latach bardzo dużo się zmieniło. Ja pamiętam, to powtarzam na każdej konferencji, jak w 2015 roku rozmawiałem z jednym profesorem, jakie terapie były dostępne. Mieliśmy wtedy dwie terapie. Mówiliśmy tu o Velcade, a terapie, które mamy teraz, czyli inhibitory proteasomu, takie jak karfizomid, pomalidomid, czy przeciwciała, anty-CD38, daratumumab, elotuzumab, no to było pieśń przyszłości. I to zaledwie na przełomie 8 lat możemy powiedzieć o taki przeskok dwie galaktyki dalej. Ale świat idzie do przodu, świat się rozwija. Już nie opieramy się tylko na monoterapiach, właśnie o tych, co powiedziałem przed chwilą, ale świat mówi, to dobrze, to co pan dyrektor powiedział. Mamy leki o ugruntowanej skuteczności, to może te leki, które już znamy, które wiemy jak działają, jaka jest ich efektywność, możemy łączyć w triplety, w leki, w schematy czterolekowe, bo widzimy,
że ta efektywność jest znacznie większa, lepsza, co powoduje, że znowu pacjent wchodzi w dłuższy czas wolny od progresji. Jakby odciążamy, jakby nie patrzeć, ten system zdrowia, o którym tu mówimy, bo pacjent nie musi jeździć co chwilę do lekarza hematologa, nie musimy szukać i myśleć nad różnymi rozwiązaniami. I takim na przykład schematem i rozwiązaniem, o które apelujemy na tu i teraz, no to jest schemat właśnie trójlekowy z inhibitorem już znanym nam karfizomibem, no i z przeciwciałem daratumumabem, czyli schemat KDD. I widzimy, że przy schemacie KD samym ten czas wolno od progresji na podstawie badania KANDOR to jest około 15 miesięcy. Jeżeli połączymy te dwa leki, to mamy już tych miesięcy 28. To jest znaczna różnica i efektywność jest duża. Ja rozumiem, że dla płatnika jest to duże wyzwanie, bo są to dwie drogie terapie. Ale ta terapia jest, ten schemat trójlekowy jest na tu, na teraz, dlatego że od stycznia mamy zrefundowany daratumumab w pierwszej linii i tak naprawdę jeżeli pacjenci nabiorą odporności na daratumumab, no to ten schemat KDD no już tam za jakiś czas będzie nam mniej potrzebny. Ja nie wiem, czy tu się profesor Janopoulos ze mną też zgodzi, ale myślę, że powinniśmy rozważyć, czy faktycznie nie byłoby warto jeszcze pacjentom z tym schematem pomóc. Bardzo się cieszę, że to, co pan dyrektor powiedział, że ministerstwo też jest otwarte na nowe leki, czyli bispecyfiki, których dotychczas w ogóle nie mieliśmy, a które też są jakimś takim nowym wyzwaniem, jeżeli chodzi o pacjentów ze śpiczakiem plazmocytowym. A co jeszcze bardziej mnie cieszy, to co pan dyrektor powiedział, że jesteście otwarci na terapię CAR-T, który tak naprawdę no mamy w chłoniaku, mamy w białaczce, nie mamy w śpiczaku plazmocytowym, a jest to ogromne wyzwanie, dlatego że no my jakby mamy pacjentów leczonych już terapiami CAR-T w badaniach klinicznych, ale mamy też pacjentów, którzy niestety komercyjnie musimy wysyłać po całym świecie na leczenie tymi terapiami, jeżeli nie uda się dostać w badaniu klinicznym. I są to horrendalne pieniądze, dlatego że no, leczenie CAR-T w Izraelu to mamy około 1 000 000 złotych. Ostatnio pacjentka wróciła ze Stanów Zjednoczonych, to ponad 1 000 000 dolarów kosztowała nas ta terapia. Także to są przeogromne pieniądze, no ale cieszę się, że jesteśmy otwarci. Także jeżeli jesteśmy otwarci na CAR-T, no to może na te schematy trójlekowe udałoby się też coś zrobić. Tym bardziej, tak odwrócę troszeczkę. Tym bardziej, no jeszcze szukam jakichś takich pozytywnych argumentów dla płatnika, co moglibyśmy zrobić, żeby gdzieś te pieniążki znaleźć. No niebawem już na chociażby pomalidomid będziemy mieli już w generyczności, tak? Nie wiem, za parę miesięcy raptem. Może tu dałoby się gdzieś przesunąć coś, co moglibyśmy zainwestować akurat ten schemat trójlekowy. To jest takie moje... Dałoby się, panie dyrektorze? panie doktorze, dobrze pan wie, patrzy głęboko w oczy panu. W programie lekowym dla szpiczaka jest bardzo dużo schematów, chyba ponad 15. I mamy tam schematy dwulekowe, trzylekowe, nawet czterolekowe mamy, tak? Natomiast jeśli chodzi o pomalidomid, to rzeczywiście mamy ochotę go przenieść, dopiero jak się zgeneryzuje. Więc czekamy na pierwsze wnioski od podmiotów odpowiedzialnych, tak, dla leków właśnie biopodobnych, ale to musi się stać tak dopiero po upłynięciu, nie pamiętam, czy ochrony patentowej, czy dodatkowego świadectwa ochronnego w przypadku tego leku. Więc rzeczywiście mamy w planach w drugim półroczu zmienić kategorię dostępności, tak, żeby uwolnić potencjał tej cząsteczki na przykładzie lenalidomidu. Natomiast jeśli chodzi o połączenie karfilzomibu z daratumumabem, to firma otrzymała decyzję negatywną, już odwołała się od niej, więc ma szansę wyciągnąć z tego wnioski i zaproponować odpowiednią ofertę cenową, bo to jest oczywiście skojarzenie dwóch leków i dwóch różnych firm, wobec czego koszty są tak podwójne, no ale dwóm wnioskodawcom udało się kreatywnie wymyślić takie oferty cenowe już w tym programie, że miały taką samą sytuację, a mimo tego uzyskali z nami porozumienie, więc to jest już wola i kreatywność firmy farmaceutycznej. Rozumiem, czyli jest szansa.
Nie, nie powiedział pan nie, także mamy, jest szansa. Pozostajemy jeszcze w klimacie, przy temacie Szpiczaka, tak chciałam powiedzieć. Mhm. Do pana profesora mam pytanie. Na łamach jednego z mediów elektronicznych powiedział pan, że leczenie Szpiczaka w pierwszej linii jest na światowym poziomie. Jakie mają państwo możliwości, kiedy pacjenci przestają reagować na leczenie? To jak najbardziej mogę powtórzyć, że leczenie pierwszej linii obecnie mamy na najlepszym międzynarodowym poziomie. Spełniamy wszelkie standardy, tak jak pan dyrektor powiedział, schemat czterolekowy dostępny dla pacjentów kwalifikujących się do przeszczepienia i od stycznia tego roku schemat trójlekowy z daratumumabem dla pacjentów niekwalifikujących się, które jest większość. Także dlatego tak wspieraliśmy te procedury dotyczące pacjentów niekwalifikujących się do przeszczepienia, bo tam jest no, dużo większe wyzwanie, bo to jest po pierwsze znaczna grupa pacjentów, po drugie wyniki nie są aż tak dobre, bo nie ma no, tej możliwości biologicznej wykonania procedury przeszczepienia. Natomiast to oczywiście rodzi kolejne wyzwania w leczeniu nawrotowym, to o czym pan prezes Rokicki mówił, że w zasadzie już wcześniej pacjenci w pierwszej linii do leczenia dostawali albo lenalidomid w podtrzymywaniu, albo lenalidomid w grupie chorych niekwalifikujących się do przeszczepienia. Teraz dostają również daratumumab. Także na teraz pacjenci od drugiej linii będą w większości oporni na lenalidomid. I tu jakby mogę tylko medycznie wesprzeć ten schemat carfilzomib, daratumumab, deksametazon. To jest schemat, który jest bardzo skuteczny w grupie opornych na lenalidomid. I to, że jest 15 cząsteczkowskazań zrefundowanych, jak pan dyrektor zerknie na to, że usuwamy wszystkie z lenalidomidy, usuwamy te nieskuteczne u pacjentów opornych na lenalidomid, a tutaj było porównanie pacjenci, gdzie trzonem terapii jest pomalidomid, deksametazon versus pacjenci, gdzie trzonem terapii jest karfilzomid, deksametazon, tam jest skuteczność dużo większa. Także zdecydowanie tripletu w oparciu o karfilzomid, deksametazon nie ma i on jest bardzo potrzebny i jest ten czas, o którym pan prezes mówił, dlatego że za ileś lat to ten daratumumab, jak już będzie stosowany w pierwszej linii, nie będzie nową cząsteczką pod kątem terapii Szpiczaka, czyli najprawdopodobniej w nawrocie nie będziemy go stosować albo oszczędnie będziemy stosować u wybranych pacjentów. Czyli znowu, żeby nie stracić potencjału leku, my straciliśmy już kilka takich świetnych terapii. Terapia zarejestrowana w roku 2015 z badania Aspire, terapia carfilzomib, lenalidomid, deksametazon, świetna na tamten czas. U nas zrefundowana dopiero chyba w tamtym roku to rozszerzenie było pełne, bo najpierw była tylko pomostowo dla grupy kwalifikujących się do przeszczepienia, także to są jakby te zaszłości, o których mówił pan dyrektor, że nadrabiamy je. Teraz zdecydowanie lepiej wygląda, czyli rzeczywiście rejestracje, które są po roku 2020 roku dosyć szybko wchodzą do refundacji. No i oczywiście kibicujemy, żeby utrzymać takie tempo. No i żeby znowu te formuły refundacyjne były też takie jak są, czyli żeby one były zbliżone, a najlepiej tożsame z rejestracją, żebyśmy znowu nie mieli wybranych terapii dla grup pacjentów, co znowu zawsze rodzi pytanie ze strony pacjenta, czyli ja jak mam gorsze rokowanie, to mogę dostać lepsze leczenie, jak mam lepsze rokowanie, jeszcze lepiej bym odpowiedział, to niestety nie mogę. Także widzę, że ministerstwo odchodzi od tego i my oczywiście kibicujemy takim szerokim refundacjom, no, które są bardzo sprawiedliwe dla pacjentów. Ale znowu ten krajobraz terapii Szpiczaka się zmienia i to, co teraz będzie coraz bardziej potrzebne, to będą terapie, immunoterapie w nawrocie, czyli po trzeciej linii leczenia nie mamy nowoczesnej terapii. Tu są zarówno trzy przeciwciała dwuspoiste już zarejestrowane, teclistamab, który jak słyszeliśmy jest w zaawansowanych fazach procesu refundacyjnego, ale jest jeszcze i talquetamab i erlanatamab, tam chyba jeszcze firma nie złożyła propozycji refundacyjnej. No i są dwa produkty CAR-T, no, gdzie firma w ogóle, firmy, bo to dwie są firmy, w ogóle nie wykazują zainteresowania polskim rynkiem. Rzeczywiście jest to dramatyczna sytuacja. Tu pan prezes powiedział, jak to ze strony pacjenta wygląda, ale ze strony lekarza również, bo my wiemy, jaki jest standard leczenia, wiemy, że taka terapia dla tych pacjentów jest jedyną terapią, a realnych możliwości nie mamy. Nawet to wysyłanie pacjentów za granicę no jest, po pierwsze, wymaga ogromnych nakładów finansowych i zaangażowania fundacji, ale też to nie jest dla wszystkich pacjentów. To jest jedna
pacjentach terapia, która mimo, że jest jednorazowa, wymaga przygotowania pacjenta. To nie jest tak, że pacjent jedzie, tylko dostaje tą terapię. To jest często dwumiesięczny pobyt razem z zabezpieczeniem finansowym potencjalnych toksyczności. No jest to naprawdę bardzo skomplikowane. Panie profesorze, troszkę zmieniamy temat. Jest pan jednym z autorów, chyba kilkunastu, jak naliczyłam, międzynarodowych wytycznych dotyczących diagnostyki i leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dorosłych. To chciałam pana zapytać, jak te wytyczne, które państwo opracowaliście niedawno, bo one zostały opublikowane chyba w lutym, o ile się nie mylę, jak one przekładają się na diagnostykę i leczenie polskich pacjentów z tym schorzeniem? Czy się w ogóle już przekładają? Znaczy, częściowo są odzwierciedleniem tego, co już robimy. Te wytyczne zostały opracowane przez ekspertów kilku europejskich grup badawczych. To jest, nawiasem mówiąc, taki stosunkowo rzadki nowotwór u dorosłych. Mamy w Polsce między 100 a 200 nowych rozpoznań rocznie, ale bardzo frapujący jako jeden z najbardziej agresywnych nowotworów w hematologii, nie tylko w hematologii. Stąd poświęca mu się dużo uwagi, stąd niezbędne jest wczesne rozpoznanie i wdrożenie adekwatnej terapii tak szybko, jak jest to możliwe. W przeciwnym wypadku pacjent umiera w ciągu kilkunastu tygodni. Natomiast to jest, znaczy specyfiką tej choroby jest również to, że nie ma takich bardzo jednoznacznych standardów, które by mówiły, że u określonego chorego musimy zastosować dokładnie taki, a taki zestaw leków i że to jest złoty standard i bezdyskusyjny algorytm postępowania. Tutaj historycznie w poszczególnych krajach, czy europejskich, czy w Stanach Zjednoczonych, rozwijały się oryginalne protokoły, które miały pewne wspólne korzenie i wspólną strukturę, ale jednak różniły się między sobą. Stąd niezbędne było powołanie takiej europejskiej grupy, która by łączyła poszczególne grupy narodowe i pozwalała na wymianę doświadczeń, a jednocześnie na formułowanie zaleceń, które byłyby akceptowalne przez wszystkich ekspertów z tej dziedziny. I my w ramach tej grupy od kilkunastu lat się spotykamy i właśnie kilkanaście lat zajęło nam, żeby ostatecznie wypracować taką formułę, która byłaby do zaakceptowania przez wszystkich członków naszej europejskiej grupy ostrej białaczki limfoblastycznej. A zatem wracając do wyjściowego pytania, to co tam jest zapisane odzwierciedla tak naprawdę to, co robimy, ale oczywiście wychodzi też nieco do przodu. W ostrej białaczce limfoblastycznej mamy cały szereg podtypów. Niektóre z nich mają bezpośrednie przełożenie na rodzaj leczenia i to oczywiście jest takie minimum, które od strony diagnostycznej musi być zrobione. To są niezbędne badania fenotypowe, molekularne, genetyczne, o których mówiliśmy. Z drugiej strony jest wyróżnionych mnóstwo podtypów, o których wiemy, że mogą mieć jakieś znaczenie prognostyczne, ale nie mają jeszcze bezpośredniego przełożenia na rodzaj wybieranej terapii. W tym zakresie diagnostyka musi się rozwinąć i chcielibyśmy te podtypy wszystkie oznaczać, aczkolwiek wymaga to angażowania zaawansowanych technik i póki co jest raczej zastrzeżone dla prospektywnych badań klinicznych, badań naukowych, a nie rutynowej praktyki klinicznej. Jeżeli chodzi o leczenie, myślę, że w Polsce mamy sytuację od dłuższego czasu, sytuację bliską komfortowej, tak to nazwę, gdzie w pewnym momencie wszystkie leki, które były zarejestrowane w terapii ostrej białaczki limfoblastycznej, były dostępne w ramach programów lekowych. Czasem w nieco zawężonych wskazaniach, mam tu na myśli kryteria kwalifikacji do tych programów lekowych, które były węższe niż kryteria z HPL, ale generalnie ten dostęp był. W tej chwili zarysowują się nowe potrzeby i jedną z nich jest terapia CAR-T cells, o której była tutaj mowa, która póki co jest dostępna tylko dla pacjentów do 25 roku życia, natomiast inny produkt ma rejestrację dla pacjentów powyżej tej granicy i na pewno to zwiększyłoby nasze możliwości leczenia postaci opornych, nawrotowych tej choroby. Z drugiej strony mamy grupy leków również z kręgu immunoterapii, mówiliśmy o przeciwciałach bispecyficznych, również immunotoksyny, o których wiemy, że
ich skuteczność może być większa w przypadku, kiedy stosujemy je we wcześniejszych liniach leczenia niż przy oporności na wrocie, tak jak to jest w tej chwili. Tu szczególnie mocne dane zostały opublikowane najpierw w formie streszczenia zjazdowego, a spodziewamy się za miesiąc pełnej publikacji w odniesieniu do blinatumomabu przeciwciała bispecyficznego, która, jak się okazało, stosowane w pierwszej linii w ramach konsolidacji, jest w stanie zwiększyć prawdopodobieństwo wyleczenia, czytaj przeżycia, chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną o 30%. To jest przepaść. To jest przepaść. I na pewno będziemy dokładali wszelkich starań, żeby to zostało dostrzeżone i przełożyło się na modyfikację programu lekowego, no bo to jest ogromny wpływ na losy naszych chorych. Są doniesienia dotyczące immunotoksyn i inotuzumabu, który u pacjentów starszych wydaje się mieć szczególnie duże zastosowanie, aczkolwiek póki co, mówię o pierwszej linii leczenia, aczkolwiek póki co nie ma w tym wskazaniu rejestracji. Spodziewamy się, że również CAR T-cells prędzej czy później będą przeniesione też do wcześniejszych linii do walki z chorobą resztkową, a niekoniecznie z pełną opornością czy nawrotem, no ale to są perspektywy, to jest pieśń przyszłości. Te tematy oczywiście w zaleceniach zostały zaakcentowane, nie w formie twardych rekomendacji, bo musimy być realistami i to nie jest kwestia tylko nasza, ale w większości krajów europejskich to leczenie nie jest leczeniem marzeń, takie jakie by się chciało optymalnie zastosować, tylko no, miarkowane adekwatnie do możliwości finansowych. Dziękuję. Wracam do organizacji pacjenckich. Pani Aniu, uśmiecham się do pani, przynajmniej próbuję. Jakie zmiany w systemie opieki hematologicznej proponuje hematokoalicja, którą pani organizacja współtworzy? Na czym szczególnie wam zależy? Z całą pewnością współpracujemy, myślimy, zderzamy jakby swoją wiedzę z oczekiwaniami pacjentów i one wszystkie tutaj wybrzmiały. To z ust ekspertów, też od pani doktor, wybrzmiały wszystkie potrzeby, jakie są. To z całą pewnością potrzeby organizacyjne. To wszystko wskazuje na to, że podstawą powinna być organizacja, czyli tak naprawdę ścieżka pacjenta jest tutaj takim wytycza. To, co trzeba zmienić. Pacjent powinien trafiać jak najszybciej. Wczesne wykrycia w onkologii, w hematologii, to jest u nas w kraju bardzo duży problem. Wszystko to sprawia, że plasujemy się w ogonie Europy w umieralności, czy to w guzach litych, nowotworach innych, czy hematologicznych. Tak, także to działania organizacyjne przede wszystkim o naszej onkologii, hemato-onkologii są niezbędne. Krajowa sieć onkologiczna jest w kolejnym przepracowywaniu, więc miejmy nadzieję, że tutaj... Będziemy też dzisiaj rozmawiać o Krajowej Sieci Hematologicznej. No właśnie, chciałam powiedzieć, że tak, Krajowa Sieć Hematologiczna, czyli te kwestie takie organizacyjne, ale widać już jest jakby problemy u podstaw, czyli na początku ścieżki pacjenta. Czy to jest morfologia podstawowa, czy możliwość konsultacji lekarza POZ-u ze specjalistami z danej dziedziny, bo to się powtarza również w onkologii. Onkolodzy mówią nam o tym, że wielu pacjentów jest u nich niepotrzebnie. Po 5 latach mogliby wracać do POZ-u, ale to jest niewykonalne. Pacjenci przywiązują się do swoich placówek, czy lekarzy, onkologów, czy hematologów i często nie można ich po prostu odciąć od tej placówki. Ta opieka, nawet jeśli nie jest potrzebna, to oni chcą tam zostać i tu mają zostać. Czyli kwestia tego zaufania do całego tego ekosystemu, jakim jest, do całego systemu opieki, żebyśmy mieli spokój, że lekarz podstawowej opieki nie zrobi tak wielkich oczu, jakie robi na widok. Bo tutaj też Katarzyna by o tym powiedziała. Ja przepraszam, ale ja sama, kiedy się leczyłam, to spotykałam po prostu lekarzy, czy też zaprzyjaźnionych z moją rodziną, takich, których paraliżowało na widok o tym, że to jest pacjent onkologiczny i on ma mu coś doradzić. Tak, że lepiej nie, że niech pani zapyta onkologa, no bo ja nie wiem, być może dobrze, ale zasób kadr nie pozwala nam na to.
Być może koordynatorzy w onkologii, dobrze wykorzystani, dobrze wykształceni, troszeczkę spełnią nam tą rolę, będą prowadzili pacjenta tam, gdzie on powinien się znaleźć, no bo można wziąć telefon, zapisać się do onkologa, dostać skierowanie, zapisać się do poradni hematologicznej, ale efektem tego są gigantyczne kolejki. Przecież pacjenci przychodzą do mnie, proszę pani, ja mam objawy, tak to i no, ale mam 3 miesiące czy pół roku do instytutu, żeby się szukają. W Olsztynie ktoś kogoś zna, ktoś gdzieś kogoś przyjął. Przecież to jest chora sytuacja. Wczoraj padały na panelu głównym, jednym z otwierających, informacje i dane na ten temat, jak bardzo my na przekroju Europy jesteśmy starzejącym się społeczeństwem. No nasz słupek jest bardzo, przewyższa inne kraje. U nas te tempo starzenia jest ogromne, a poziom nowych narodzin bardzo niski. Także my musimy zabezpieczyć taką opiekę też długoterminową dla tych pacjentów, którzy żyją dłużej dzięki nowym terapiom. W związku z tym no, gdzieś ich trzeba ulokować. Na pewno hematolog nie jest najlepszym od tego specjalistą. Dodatkowo ta ścieżka powinna być na tyle uporządkowana, żebyśmy wiedzieli, jak go leczymy. I nie troszkę na ślepo, czyli że te nowoczesne terapie by były celowane, wykorzystywane w sposób optymalny, tak aby efekt kliniczny, korzyść kliniczna była dla pacjenta jak najlepsza, ale też jak najszybciej, czyli żebyśmy go nie ciągnęli przez te wszystkie możliwe linie, no bo może tu popróbujemy, może tu, a tak naprawdę trochę dzieje się to na ślepo, jeśli nie są zrobione dobre badania genetyczne. Wypadła mi nazwa, tak. Immunohistochemia czy różne inne leki, bo to w różnych nowotworach różne. My musimy tą diagnostykę nowoczesną mieć naprawdę na wysokim poziomie, tak aby optymalnie te terapie mogły być wykorzystywane. Nie tylko po to, żeby wydać pieniądze, a nuż się uda, a nuż przyniesie to efekt lub nie, tylko aby wydać te pieniądze, które są tutaj negocjowane. Naprawdę firmy się starają, ministerstwo się stara, żeby w tym w naszym budżecie pomieścić te jak, no, drogocenne często terapie, no, ale nie marnujmy tych pieniędzy. A tak jak mówię, możliwość przenoszenia czy rozliczania w AOS-ie, zdawałoby się, że są tak drobne, proste sprawy, a to jest niewykonalne. Trzeba prosić, trzeba kombinować, trzeba kłaść pacjenta, tracić. Opieka szpitalna w naszym kraju, gigantyczne na poziomie, na przekroju Europy, gigantyczne koszty. Kładziemy pacjentów i trzymamy ich 1,5 tygodnia po to, żeby przeprowadzić im badania, które można było przeprowadzić całkiem gdzie indziej. Naprawdę dużo jest do zrobienia, ale w kontekście takim organizacyjnym, możliwości rozliczania tego szybko i sprawnie, jeśli polskie laboratoria nie są w stanie i polscy patomorfolodzy, polskie laboratoria nie są w stanie, to być może rozwiązaniem jest metoda wysyłkowa. Wiem, że nasi pacjenci wysyłają za granicę, niemieckie laboratoria czy inne obsługują takie badania, więc być może trzeba poszerzyć. Albo no, organizacyjne. Nie wiem, gdzie i kto odpowiedzialny jest za te organizacyjne wszystkie, bo przecież nie Ministerstwo Zdrowia, bo każdego etapu na pewno nie robi, ale patrząc na to, jak my jako Ogólnopolska Federacja Onkologiczna próbujemy monitorować ten czwarty koszyk, badania sekwencyjne, genomowe i możliwość rozliczania w AOS-ie badania z krwi BRCA1, BRCA2, a nie tylko w pobycie szpitalnym. To my 4 miesiące szukamy od konsultanta do konsultanta, od ministerstwa, od departamentu do departamentu. No robi to ten, a może robi to ten, a brakuje nam opinii od konsultanta, a miały powstać jeszcze jakieś wytyczne, jak to robić. To no gdzie my jesteśmy? Może sztuczną inteligencję należałoby zapytać, jak tego, co temu pacjentowi poradzić, albo no już nie wiem kogo, bo myślę, że my jesteśmy gotowi na to, żeby zorganizować przede wszystkim to tak dobrze, aby nie tracić kadr. Przykładem wspomniane są tutaj terapie doustne, podskórne.
dzięki i duży ukłon, bo my często tutaj bombardowaliśmy i pana Mateusza, pana ministra o to, że COVID pokazał, że doustne, że podskórne, że to nam przesuwa pacjentów. No oczywiście one muszą być wydawane tu, ale być może już będziemy w przyszłości oddawać tych pacjentów bliżej miejsca zamieszkania, tak? Być może w tej opiece koordynowane uda się. Także organizacja, organizacja i organizacja. Ja jeszcze zapytam o... Tak, proszę, że bardzo proszę. Słowo, dwa słowa. To koalicja, także ja nas ja jest cztery organizacje. To, co obserwuję i faktycznie uważam, że sytuacja teraz na oddziałach hematoonkologicznych jest tragiczna pod kątem takich możliwości diagnostycznych. Powiem tak, no, to co profesor powiedział, kiedyś pacjent to z mojego podwórka szpiczakowy, no to dawali mu 4 lata i można by było powiedzieć, że no już tych pacjentów będzie mniej. No ale żyją dłużej. No jest teraz taka średnia około 10 lat, ale nowych zdiagnozowanych pacjentów mamy około 2-2,5 tysiąca rocznie nowych. Lekarzy hematoonkologów mamy 550, tak? I nagle starzy pacjenci, w cudzysłowie, przychodzą i musimy ich zdiagnozować, musimy podać leki i tak dalej, tak? No a nowych tak samo. No i to, co widzimy na oddziałach hematoonkologicznych, tu ostatnio widziałem, byłem na szpitalu na Banacha, czy w Wojskowym Instytucie, czy w różnych miejscach w Polsce, naprawdę sytuacja jest tragiczna. Lekarze są na, można powiedzieć, na finiszu. I faktycznie, jeżeli szybko systemowo nie przesuniemy właśnie do lekarzy POZ-ów, tej diagnostyki, leczenia. Tu profesor mówił o systemie angielskim. Ja też miałem do czynienia z systemem skandynawskim, szczególnie w Norwegii. Tam też na początku jest lekarz POZ-u, później jest hematolog, a później pacjent z powrotem wraca do swojego lekarza POZ-u, jest prowadzony. Na przykład w Danii liczba łóżek hematologicznych się zmniejsza, nie zwiększa. Także wszystko jest możliwe, tylko tu te działania systemowe muszą być na teraz. Ale ja też chciałem się odnieść do lekarzy POZ-u i chciałem też dobre słowo wnieść do tej same dyskusji. Same dobre słowa. Bo naprawdę my widzimy też duże wsparcie i to, jak się zmieniło na przestrzeni lat diagnostyka u lekarzy, przynajmniej z mojej perspektywy. Ja pamiętam w 2016 roku, jak u jednego z lekarzy POZ-u, jak powiedziałem o badaniach dotyczących szpiczaka, to dostałem pytanie, a jak tego szpiczaka zdiagnozować tak naprawdę? No bo ja tam, no, akurat ten lekarz nie miał za wiele do czynienia i to jest normalne. Na dzień dzisiejszy to się zmienia. Lekarze coraz częściej też zlecają nie tylko, mówimy tu o morfologii, ale badania takie jak czy immunofiksacja, czy jakieś inne rzeczy możemy zrobić na etapie POZ-u i nie musimy biec od razu do hematologa, który też na głowie ma jakieś inne rzeczy. Ale to przepraszam, bo tak się troszeczkę wtrąciłem. Mógłbym jeszcze ja chciałabym powiedzieć jeszcze jedną rzecz, która jest dla nas istotna i tu też pracujemy też w zespołach międzynarodowych i dużo rozmawialiśmy o pacjentach immunoniekompetentnych i kwestii szczepień. To w przypadku pacjentów hematologicznych jest i onkologicznych równie istotne i uważam, że to jest taki element, któremu powinniśmy się przyjrzeć. To czy pacjenci z tych wysokich grup wysokiego ryzyka powinni płacić, czy nie powinni płacić te 50%, czy jest możliwość finansowania szczepień, jakby pokrywania tych szczepień w 100%. Jak wiem też, że nie wszyscy pacjenci po przeszczepach, oni nie mają informacji na temat szczepień. Nie mamy pewnie dzisiaj przestrzeni na to, żeby o tym mówić szerzej, ale tak chciałam zasygnalizować, że jeden z elementów, którymi się też zajmujemy, to te szczepienia u pacjentów immunoniekompetentnych. Pani Kasiu, wasze rekomendacje? Ja znowu będę na przekór wszystkim, więc nowotwory krwi, choroby przewlekłe, mamy ponad już 10 lat grupy wsparcia i ci nasi pacjenci są, żyją. Mają wielochorobowość. Ja bym powiedziała, że leczenie jest, jakaś opieka jest, my potrzebujemy zmian, jeżeli chodzi o dostępność do sanatoriów, ponieważ nasi pacjenci hematoonkologiczni są teoretycznie powinni być kierowani po 5 latach od wyleczenia do sanatorium. Nie ma takiego czegoś u naszych pacjentów. Mamy problem z orzeczeniami o niepełnosprawności.
Mamy problem też już, gdzie ci nasi pacjenci naprawdę nie dają rady, z komisjami ZUS-owskimi, gdzie nas wszyscy uzdrawiają. Robiliśmy taką akcję 2 lata temu, mielofibroza nie zna wieku, żeby pokazać młodych ludzi, którzy są chorzy. Więc pokażmy tą młodą twarz też tych chorób wszystkich, bo to nie tylko są choroby ludzi starszych. Pamiętam, jak profesor Jędrzejczak 10 lat temu mi mówił: pani Kasiu, choroby krwi to są choroby ludzi starszych. Ja mówię: panie profesorze, nie. I jak gdyby przez te 10 lat widzimy, że to już nie są choroby ludzi starszych, bo ostatnio się do mnie zgłosiła pacjentka lat 30 z białaczką właśnie limfoblastyczną. Więc nam potrzeba zmian systemowych. My jesteśmy w tym systemie, my żyjemy, my jesteśmy. Naszych pacjentów się wszyscy boją. Znowu wrócę do mojego męża, bo jest bardzo ciekawym przypadkiem. W zeszłym roku operacja kręgosłupa. Na CITO natychmiast, w Warszawie nie było miejsca, poza Warszawą. No i rehabilitacja. Pacjent onkologiczny, hemato-onkologiczny, z ogromną śledzioną, bo przy mielofibrozie rośnie śledziona, nikt, proszę Państwa, nie chciał się podjąć rehabilitacji. Więc zróbmy coś jeszcze w tym systemie dla naszych pacjentów, a patrzę cały czas na Pana, bo wiem, że ma Pan tu jakiś tam może do mnie jakiś dyskomfort. Zbudujmy właśnie, może wróćmy do tego, że lekarz POZ tu jest naszym lekarzem. Zbudujmy jakiś nić zaufania, jakąś kampanię społeczną, bo to, co zrobiliście w COVID-zie z pacjentami, no to nie sprawdziliście się Państwo jako lekarze POZ-u. Więc budujmy świadomość, że wracamy do Was, chcemy się u Was leczyć. To jest moje zdanie moich pacjentów, dlatego na siłę trzymają się hematologów. I dajmy hematologom wolną rękę, żeby leczyli nowych. To ja jeszcze wrócę jednak do tego leczenia, bo rozmawialiśmy o różnych skutecznych, nowoczesnych terapiach, ale chyba najmniej czasu i uwagi poświęciliśmy przeszczepom komórek krwiotwórczych. Panie profesorze, patrzę na Pana, bo dowodzi. Pan jest Pan kierownikiem jednego z największych ośrodków przeszczepów komórek krwiotwórczych i zapewne macie Państwo własne doświadczenia, którymi moglibyście się zapewne z innymi ośrodkami podzielić. Jak Pana zdaniem można poprawić skuteczność i bezpieczeństwo tych transplantacji komórek krwiotwórczych? Co by Pan zaproponował innym ośrodkom? Bardzo trudne pytanie, na które myślę, że nikt na świecie nie zna tak naprawdę odpowiedzi. Ale rzeczywiście warto pamiętać o tej metodzie, która ma wciąż bardzo istotne zastosowanie w leczeniu szeregu nowotworowych i nienowotworowych chorób układu krwiotwórczego, ale również spoza kręgu hematologii. Wyróżniamy transplantację komórek autologicznych bądź allogenicznych, autologicznych, czyli wykorzystujemy własne komórki pacjenta po to, żeby móc zastosować wysokodawkową chemioterapię bądź radioterapię. Natomiast w przypadku allogenicznych materiał przeszczepowy pochodzi od odpowiednio dobranego dawcy rodzinnego czy też niespokrewnionego. Tu warto podkreślić, że mamy się czym pochwalić, jeżeli chodzi o rejestr dawców niespokrewnionych, które w Polsce obejmuje ponad 2 miliony wolontariuszy i jest jednym z największych na świecie, zarówno w przeliczeniu na populację kraju, jak i w liczbach bezwzględnych. To jest absolutnym fenomenem. Także dla naszych pacjentów jesteśmy w stanie stosunkowo łatwo dobrać zgodnego pod względem antygenów HLA dawcę niespokrewnionego, oczywiście w sytuacji, kiedy nie ma zgodnego rodzeństwa. No i w końcu możemy też sięgać po dawców alternatywnych z niezgodnościami, ale generalnie każdy chory, który wymaga transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych, takie zabezpieczenie w Polsce, jeżeli chodzi o dawcę, ma. To jest procedura, która z jednej strony cechuje się bardzo dużą skutecznością i w niektórych jednostkach chorobowych jest jedyną szansą na wyleczenie. Z drugiej strony jest obarczona bardzo dużym ryzykiem powikłań. To ryzyko w zależności od rodzaju dawcy, rodzaju szczegółów już procedury może sięgać 20, a nawet 25%. Mówię o śmiertelności związanej z występowaniem powikłań po allotransplantacji. I bardzo trudno jest je zredukować. Na przestrzeni ostatnich 2 dekad
Ta poprawa nastąpiła i według dużych rejestrowych danych ta śmiertelność zmniejszyła się z mniej więcej 20, bliżej jest w tej chwili 15%, ale wciąż jest to spory margines i bardzo trudny do przewidzenia. Te powikłania, które mogą zagrażać życiu, to w pierwszej kolejności choroba przeszczep przeciwgospodarzowy, a więc taka reaktywność komórek dawcy wobec organizmu biorcy. W przeszczepach komórek krwiotwórczych to ten materiał przeszczepowy jest jak gdyby siłą i on może atakować biorcę, a rzadziej jest w drugą stronę, czyli że biorca odrzuca przeszczep. Choroba przeszczep przeciwgospodarzowi objawia się zazwyczaj wysypką, czasem w cięższych postaciach biegunkami, jeżeli jest zajęcie przewodu pokarmowego żółtaczką. Zazwyczaj jest wrażliwa na leczenie, ale czasem niestety leczenie pierwszej linii nie jest skuteczne i trzeba sięgać po kolejne formy terapii. Sukces taki nasz z ostatnich miesięcy to refundacja jednego z leków, który jest w tej chwili uważany za najskuteczniejszy w przypadku opornej na sterydy w postaci choroby przeszczep przeciwgospodarzowi i to na pewno może przyczynić się do poprawy wyników generalnie, jeżeli chodzi o allotransplantację komórek krwiotwórczych. Drugi problem, z jakim się mierzymy, to są infekcje, dlatego że ta procedura wiąże się z bardzo głębokim deficytem odporności. To dotyczy zarówno wczesnego okresu, kiedy pacjent przebywa na oddziale szpitalnym, wtedy ta odporność jest właściwie zresetowana, zupełnie bezbronny, stąd konieczność przebywania na specjalnie przygotowanej sali. Ale z drugiej strony kolejnych tygodni, miesięcy, kiedy już pacjent przebywa w domu, jest w otoczeniu naturalnym, a z drugiej strony potencjalnie ma kontakt z patogenami, które mu zagrażają. I tutaj mogą wystąpić przeróżne infekcje, takie jak wirusowe cytomegalii, wirus Epsteina-Barr, czy też grzybicze, pierwotniakowe, bakteryjne. I tu najważniejsza jest czujność tak naprawdę, żeby te infekcje odpowiednio wcześnie wychwytywać i włączać odpowiednie leczenie. Ponieważ liczba ośrodków przeszczepowych jest ograniczona, ich dystrybucja nie jest równomierna w Polsce, to zawsze trzeba się liczyć z tym, że pacjent może mieć spory dystans do ośrodka przeszczepowego. Czasem ten dystans to jest kilkaset kilometrów. Mamy pacjentów z Podlasia, z Warmii Mazur, z Zachodniopomorskiego i nie ma możliwości, żeby hematolog z ośrodka przeszczepowego w takiej sytuacji mógł udzielić adekwatnie szybkiej pomocy na wypadek na przykład wystąpienia infekcji. Stąd tutaj współpraca z lekarzami rodzinnymi rzeczywiście może być wyjątkowo nawet potrzebna. A zatem jak zwiększyć skuteczność? Zapewne poprzez lepsze przygotowanie chorego. Im mniej jest choroby w momencie przeszczepu, tym większa jest szansa, że ten przeszczep doprowadzi do wyleczenia. Czyli mówimy tutaj o generalnie skuteczności bardziej tych wcześniejszych linii terapii niż samego przeszczepu. A z drugiej strony no musimy dbać o to, żeby bezpieczeństwo było jak najlepsze, aczkolwiek jest to bardzo wielowymiarowy obszar i trudny do jednoznacznego zagospodarowania. Niemniej, jak powiedziałem, statystyki wskazują na to, że robimy to coraz bezpieczniej, choć wciąż nie tak, jakbyśmy chcieli. Nie wszystko od nas zależy. Zanim przejdziemy do Krajowej Sieci Hematologicznej, bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy dzisiaj o niej nie porozmawiali, to ja jeszcze wrócę do diagnostyki. Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych wnioskuje o nowelizację systemu kształcenia specjalistów w tej dziedzinie. Jakie są Państwa najważniejsze oczekiwania w tej kwestii? Jeśli chodzi o kształcenie, bo my tak naprawdę chcielibyśmy zarówno kształcenie przeddyplomowe, jak i podyplomowe troszkę dopasować też do oczekiwań pacjentów i oczekiwań oczywiście całego systemu ochrony zdrowia. A tu przy okazji przeszczepień też nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, że przy typowaniu to też my. Dlatego do pani wróciłam. Liczenie komórek progenitorowych w materiale przeszczepowym to też my. Także znowu jesteśmy gdzieś podskórnie wszędzie.
Jeśli chodzi o kształcenie przeddyplomowe, ponieważ tak jak wspomniałam poprzednio, my jesteśmy grupą taką zawodową, wysoko, że powiem, wyedukowaną i kształconą w kierunku właśnie wykorzystania tych badań laboratoryjnych. Natomiast nie zawsze w systemie ochrony zdrowia jesteśmy postrzegani jako właśnie ta kadra, która też może pomóc. I na pewno w systemie kształcenia przeddyplomowego bardzo byśmy chcieli, żeby właśnie zarówno i przed, i poddyplomowego, żeby była większa współpraca już na etapie właśnie tego kształcenia pomiędzy różnymi zawodami medycznymi w tych interprofesjonalnych zespołach, żeby była większa świadomość też lekarzy, na co mogą liczyć z naszej strony, bo na przykład w POZ-cie my tu byśmy, wyobrażam sobie, ogromną rolę diagnostów laboratoryjnych właśnie przy współpracy z lekarzami POZ-u w kontekście właśnie z jednej strony wykluczenia może tych pacjentów, którzy niepotrzebnie do hematologa przychodzą, bo tutaj na przykład do zlecania tych badań, czy to jest właśnie zwykła anamnioza niedoboru żelaza. No naprawdę w laboratorium jest ta wiedza merytoryczna, co należałoby zrobić, jakie badania wykonać, żeby potwierdzić, czy to jest coś bardziej czy mniej niepokojącego. Tuż ta platforma może tej wymiany później z nie tylko może lekarz z POZ-u, lekarz hematolog, ale tu sobie wyobrażam też, że tą rolę diagnosty na tym etapie na poziomie kontaktu z lekarzem POZ-u też myślę, że byłaby bardzo ważna i pomocna. W kontekście na przykład czy opracowania algorytmów, co z automatu należałoby dozlecić przy takim czy innym wyniku, no to naprawdę mamy kadry, które w laboratoriach są i wiedzą, co z tą próbką, którą w tym momencie dokładnie mamy, co z nią dalej zrobić, żeby tą tak zwaną odyseję diagnostyczną pacjenta skrócić. No ale żeby to dobrze funkcjonowało, ja myślę, że dobrze byłoby, żebyśmy się też właśnie oswajali między sobą właśnie już w tym kształceniu przeddyplomowym, a potem też podyplomowym, specjalizacyjnym, żeby lekarze wiedzieli, że mogą na te kadry liczyć w laboratoriach i że nie są to, że tak powiem, no tylko ci przysłowi laboranci, tylko że jest to faktycznie kadra, która wie, co robi i może pomóc i może doradzić. No i oczywiście podczas kształcenia specjalizacyjnego my podejmujemy na dzień dzisiejszy około 13, mamy 13 dziedzin medycyny laboratoryjnej, w których możemy się specjalizować, w tym między innymi laboratoryjna hematologia medyczna, która w naszym przypadku jest troszkę bardziej skomplikowana, bo hematolodzy dzielą się na dorosłych i dziecięcych. W naszej w grupie zawodowej to właściwie jedna specjalizacja, więc my musimy, że tak powiem, te dzieci, gdzie akurat u limfoblastycznych my mamy więcej u dzieci, mieloblastyczne to z kolei to jest około 80 pacjentów pediatrycznych, więc dla nas to jest AML, to jest, że tak powiem, ta część mniej popularna niż ALL dla nas, gdzie ALL, limfoblastyczne białaczki, są dla nas codziennością. No i Na pewno w tym kształceniu chcielibyśmy zbliżyć te kadry do siebie, żeby właśnie było wiadomo, żebyśmy lepiej rozumieli, jakie lekarz ma potrzeby w kontekście badania, z drugiej strony, żeby lekarz lepiej rozumiał, co on tak naprawdę, na co może liczyć, jeśli chodzi o laboratorium, jakie wsparcie merytoryczne. Tak jeszcze wracając do tej centralizacji, korzystając z głosu i tego właśnie rozliczania badań, dostępności do badań, i szukania, które laboratorium może wykonać, a które nie może wykonać. No tutaj właśnie brak tego odrębnego finansowania przez płatnika badań laboratoryjnych, zwłaszcza tych wysokospecjalistycznych. Na dzień dzisiejszy właściwie mamy tylko część badań genetycznych finansowanych odrębnie i umowy zawierano odrębnie z płatnikiem i gdzie faktycznie mamy wpisane, że ten diagnosta genetyk jest tą osobą, która musi na tym wyniku się podbić. Natomiast cała reszta, ale też to jest właściwie tylko ten podział taki bardzo, bardzo zgrubny. Nie ma też, czy na przykład tak jak teraz NGS mają wchodzić, czy mniejsze, większe panele, czy WES-y. No tutaj też oczywiście chcielibyśmy, żeby tu faktycznie płatnik zadbał o to, żeby te świadczenia były realizowane przez z jednej strony profesjonalne kadry, tak, czyli diagnostów z odpowiednią specjalizacją, czy to specjalizacja z genetyki, czy z hematologii, bo to też jest specjalizacja, która nas przygotowuje do interpretowania i wykonywania takich badań, ale z drugiej strony też, żeby realnie wycenić te świadczenia, no bo oczywiście nie chodzi nam o to, żeby je wycenić nędznie, a później się dziwić, że nikt nie chce tego robić, tylko żeby je wycenić tak, żeby się faktycznie opłacało z jednej strony je wykonywać, a z drugiej strony też nadążać z rozwojem tej naszej medycyny laboratoryjnej w kontekście przyszłych potrzeb, czy tych właśnie
leczniczych. No i wtedy, jeżeli mielibyśmy płatnik, wiedziałby komu za co płaci, no to tutaj wtedy szukanie tych ośrodków, które to robią dobrze, przy właśnie chorobach rzadkich zwłaszcza, no to te ośrodki, które się specjalizują, no to zdecydowanie byłoby to łatwiejsze, gdybyśmy wiedzieli, kto może, kto powinien i kto się na tym faktycznie zna, żeby to zrobił dobrze i ma i zarówno kadry, jak i sprzęt dofinansowany przez płatnika w odpowiednim poziomie, żebyśmy to mogli realizować. Także to taka byłaby uwaga. Proszę Państwa, mamy jeszcze chwilę, wystarczająco dużą tą chwilę, czy długą tą chwilę, żeby porozmawiać o Krajowej Sieci Hematologicznej. Od kilku lat tak naprawdę trwa dyskusja nad jej wprowadzeniem. I moje pytanie do Was wszystkich jest takie. Czy to jest dobry pomysł? A jeśli ta Krajowa Sieć Hematologiczna miałaby zostać wprowadzana, to czy wzorem Krajowej Sieci Onkologicznej jako pilotaż na początku? A jeśli tak, to w ilu ośrodkach? Komu pierwszemu mogę oddać głos? Panie profesorze? Jak widać, eksperci nie chcą jako pierwsi odpowiadać, bo nie jest to wbrew pozorom takie proste pytanie. Dlatego, że przynajmniej o sobie mogę powiedzieć. Ja wypowiadałem się pozytywnie o pilotażu sieci hematologicznej. O samej sieci myślę, że jeszcze trzeba by zastanowić się, czy to jest najlepsze rozwiązanie, bo to, o czym my dzisiaj mówiliśmy, to jest tak naprawdę najważniejsze dla pacjenta i dla systemu, czyli kwestia właśnie współpracy od lekarza rodzinnego, kończąc na specjaliście, współpraca między ośrodkami. Ja jestem przekonany, że te mechanizmy, o których mówiliśmy, związane z nowoczesną hematologią, mogą być realizowane. Czy to nazwiemy siecią hematologiczną, to jest dla mnie naprawdę zupełnie wtórna sprawa. Natomiast odnośnie pilotażu, to trzeba powiedzieć, że dużo pracy zostało włożone, bo pilotaż jest takim narzędziem, gdzie właśnie to, o czym my mówimy ogólnie, było konkretyzowane. Jakie badania, jak rozliczać leczenie wspomagające, bo tutaj profesor Giebel bardzo mocno powiedział, że nasi pacjenci mogą ginąć w powikłaniach infekcyjnych, ale nie powiedział, jakie my mamy wyzwania na co dzień, że nie możemy rozliczać prawidłowej, drogiej antybiotykoterapii, wszystkich produktów przeciwgrzybiczych, bardzo nowoczesnych, leczenia przeciwwirusowego, ono nie jest optymalne. I jakby, żeby znowu wykorzystać fajnie decyzje refundacyjne, żeby wykorzystać potencjał ośrodków, to musimy mieć wszystkie narzędzia. W pilotażu sieci jak najbardziej było rozliczanie badań immunofenotypowych, jak najbardziej były rozliczane badania genetyczne, czyli to, co mówiliśmy, dla mnie ten pilotaż to jest po prostu takie narzędzie umożliwiające realizację tych szerszych celów. I tak jak mówię, czy my to nazwiemy siecią, moim zdaniem to nie jest kluczowe. Kluczowe są rozwiązania, które się zmieniają i zmieniają się ze względu na te trendy, o których mówiliśmy. Trendy diagnostyczne, trendy związane z terapią, wzmacnianie ośrodków o najwyższej referencyjności, które będą specjalizowały się w terapiach komórkowych, w przeszczepianiu. Tam musi być pełna dostępność do wszystkich metod, ale żeby one miały ten oddech do pracy, musimy udrożnić cały system od lekarza rodzinnego, czego w pilotażu nam się nie udało zawrzeć. Ten pilotaż był pewnym wycinkiem i bardzo dużo pracy zostało w to włożone, także jeśli byłaby decyzja o pilotażu, na pewno byśmy się nie zmartwili, bo to są te rozwiązania, te narzędzia. Natomiast co by wyszło z tego pilotażu i czy to dojdzie do sieci, to jest zupełnie inna i dalsza historia. Tak ja bym to ujął. Było w pilotażu i co to znaczy? Co z tym pilotażem się zdarzyło? Czy się nie zdarzyło? Znaczy, pilotaż został zaopiniowany pozytywnie. Prace eksperckie zakończyły się w okolicach wakacji. Później w okolicach sierpnia chyba ministerstwo przekazało, to pewnie pan dyrektor będzie bardziej na bieżąco, do AOTMIT-u i to było po opiniowaniu AOTMIT-u. Wróciło to i chyba i po konsultacjach społecznych było to już na etapie decyzji ministra. Tak, na tym się chyba zakończyły nasza wiedza odnośnie pilotażu. Wdrożeniowo nie. Czy pan... Decyzji wykonawczych nie było. Tak. Ja podzielam wszystko to, co powiedział pan profesor Janopoulos. Ten pilotaż w moich oczach jest taką perełką. To jest taki świat
trochę utopijny, gdzie wszystko jest robione w odpowiednim tempie, z najwyższą jakością, gdzie diagnostyka jest diagnostyką absolutnie kompletną, a leczenie leczeniem optymalnym. To jest na pewno adekwatne do ośrodków tych referencyjnych, o najwyższym stopniu referencyjności i na pewno warto coś takiego zrobić. Natomiast zgadzam się, że przełożenie tego na szerszy kontekst wcale nie będzie łatwe, jeśli w ogóle możliwe. Ale powinniśmy rzeczywiście dążyć do najlepszych standardów, jak najbardziej. Panie dyrektorze, coś wiadomo o tym pilotażu? Ja to się nie chcę wypowiadać za kolegów z innych departamentów, bo oni mają swoją pracę, mamy swoją pracę, więc niestety nie wiem, na jakim to jest etapie, tak naprawdę mówiąc. Za to odpowiedzialny, za Departament Lecznictwa tutaj kieruje pani minister Leszczyna, więc myślę, że pan dyrektor Dzięgielewski na pewno by wiedział, gdyby tu z nami był. A czy zdaniem organizacji pacjenckich taki pilotaż jest potrzebny, byłby korzystny dla pacjentów? Pani Kasiu? Ja miałam możliwość popatrzenia i opiniowania tego pilotażu. Tak, uważam, że tak jak i tu eksperci, że tam jest w tej chwili chyba 5 chorób, tak? Dobrze, panie profesorze, pamiętam? I my taką nadzieję mamy, że jeżeli te 5 chorób w tym pilotażu przez jakiś okres czasu by było tak poprowadzone perfekt i wszystko by było doprowadzone, to następne jednostki chorobowe mogłyby wejść wtedy już jak gdyby już w gotowy materiał. Więc my opiniowaliśmy pozytywnie, mając nadzieję na tą super szybką diagnostykę, na nieczekanie i na wdrażanie następnych jednostek chorobowych do tego pilotażu za rok. Też chciałabym móc później zobaczyć, jak to wszystko wyszło, jakie było podsumowanie tego pilotażu. No bo tu pilotaż pilotażem, ale później podsumowanie, tak? Czy to było warto, czy nie było warto, ile to kosztowało, jak to wyszło. Także chciałabym kiedyś też móc to wszystko zobaczyć, podsumowanie. Byliśmy za. 5 chorób w pilotażu, czyli podzielcie się państwo z nami tą wiedzą. To były obie ostre białaczki limfoblastyczne, szpikowe. Znaczy obie, bo szpikowych to jest zdecydowanie więcej, ale tak upraszczając troszeczkę. Przewlekła limfocytoza, szpiczak plazmocytowy i schłoniaków, ja już nie pamiętam, to Sebastian musisz mi pomóc. Czy tam był DLBCL i grudka? Wydaje mi się, że przedstawić Hodgkin. Hodgkin był na pewno, bo tam mieliśmy wskaźniki i mierniki. To może uzupełnię, bo rzeczywiście to była też taka ważna analiza, że my formułując zasady leczenia, rekomendacje, tak naprawdę nie wiemy, jak są realizowane. I tam chociażby badanie PET w chłoniaku Hodgkina, co jest międzynarodowym standardem, założyliśmy, że 90% pacjentów będzie miało takie badanie niewykonane i chcielibyśmy sprawdzić to. Także tam były bardzo ważne dla nas takie również edukacyjne elementy, dlatego mówię, że ten pilotaż naprawdę byłby bardzo cenny. Natomiast systemowo troszeczkę inaczej byśmy podchodzili do niego. Proszę państwa, kończy nam się czas. Idealnie wpasowaliśmy się w te 2 godziny. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? A jeśli nie, to poproszę pana dyrektora. Ja bym koniecznie jeszcze chciał zabrać głos, ponieważ cały czas ja już przy drugiej rundzie pytań i odpowiedzi tutaj widziałem jakąś nadzieję, ponieważ państwo zaczęli mówić pozytywnie o POZ-cie, co miałem spuentować, że im dłużej rozmawiamy, tym większe szanse na porozumienie i mam wrażenie, że trochę tego dialogu brakuje, natomiast później znowu zostaliśmy obrażeni, że lekarze rodzinni nie sprawdzili się w COVID-zie, to jest kompletną nieprawdą i nie zależy, by już nie przedłużać, bo widzę uciekający czas, musiałem to powiedzieć, bo nie zgadzam się z tym absolutnie i nie można w ten sposób mówić o lekarzach rodzinnych i na pewno w ten sposób nie zbudujemy relacji i nie da się, żeby później pacjenci dobrze żyli z lekarzami, lekarze z pacjentami, co powinno być, bo powinniśmy pracować razem, bo jesteśmy dla siebie, to znaczy my jesteśmy dla was bardziej niż wy dla nas oczywiście, ale dla siebie, że razem, jeżeli będziemy zaczynać od obrażania się. I ja apeluję o to, żebyśmy weszli w dialog, a nie w konfliktowanie się. To ja może jeszcze powiem jedno zdanie. Ja myślę, że nie chodzi o konflikt i obrażanie się wzajemne. Jest takie stare powiedzenie, ono się sprawdza, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Pacjenci mają własne racje i własne doświadczenia. I proszę, panie doktorze, nie brać tego wszystkiego do siebie,
Dlatego, Nie, reprezentuję środowisko, z którego jestem i naprawdę znałem lekarzy, bo niestety nie żyją, którzy zmarli opiekując się pacjentami. Byliśmy pozbawieni środków ochrony indywidualnej. Zabierany był personel do szpitali. Wisieliśmy godzinami na telefonach, żeby umieścić duszącego się pacjenta w szpitalach i uważam, że to jest naprawdę krzywdzące to, co tu usłyszałem. Pani Aniu, chciała Pani jeszcze zabrać głos? Tak, chciałam zapytać, bo jedna rzecz mnie tutaj zaintrygowała na początku naszej rozmowy. Pan dyrektor był uprzejmy powiedzieć, że moment wydania negatywnej decyzji to jest moment na kreatywność firmy. Chciałam zapytać, czy takie się zdarzają, czy firmy się odwołują i czy są takie precedensy, że decyzja została po odwołaniu zmieniona? To już króciutko poproszę. Odwołują się i są takie sytuacje, że ponownie przyjmujemy, ale też zdarza się, że ponownie składają wnioski w pierwszej instancji i wtedy uzyskują tak od początku, że tak powiem, ten proces i też dostają decyzję. Proszę Państwa, bardzo, bardzo dziękuję Wam wszystkim za udział w dzisiejszej debacie. Mam nadzieję, że jeszcze nieraz się spotkamy. Życzę miłego dnia i tylko miłych wspomnień, panie doktorze, panu również.